Dzień dobry Państwu. Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej witam wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji Rady Miasta Kalisza. Witam również obecnych na sali doktora habilitowanego nauk medycznych Andrzeja Wojtyłę, rektora Akademii Kaliskiej, pana prezydenta, panią skarbnik, pracowników Urzędu Miasta. W chwili obecnej poprzez SMS zostanie wysłany komunikat do Państwa radnych z prośbą o potwierdzenie kworum. Proszę Państwa radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie na tabletach przycisku kworum. Jeszcze chwileczkę o przejściowe problemy techniczne. Jest. Czekamy na potwierdzenie kworum. Bardzo proszę Państwa radnych, którzy jeszcze nie potwierdzili, o naciśnięcie przycisku kworum. Państwo radni Bezent, Tomasz, Darwich, Eskan, Kołaciński, Radosław Włodarek, Zbigniew Dębska, Urszula, Walczak, Magdalena, Lasiecki, Sławomir, Mroziński, Piotr i Sadowska Karolina proszą o potwierdzenie kworum. Jeszcze pan Sławomir i pani Elżbieta. Prosimy pana Lasieckiego Sławomira o potwierdzenie kworum. Czy pan Lasiecki jest obecny na Zoomie? Jest, tak, kworum zostało potwierdzone. Na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 49. sesję Rady Miasta Kalisza. Stwierdzam, że uczestniczy w niej 23 radnych, co stanowi kworum, przy którym można obradować i podejmować uchwały. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z artykułem 15 ZZX ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Punkt drugi. Propozycja zmiana porządku obrad. Otrzymaliście Państwo 7 dni przed sesją projekty uchwał przygotowane na 49. sesję wraz z porządkiem obrad, w którym jest 9 projektów uchwał. Po przekazaniu materiałów sesyjnych do Kancelarii Rady Miasta wpłynęły kolejne projekty uchwał. W związku z tym proponuję rozszerzenie porządku obrad, wprowadzenie w punkcie 5 rzymskim numeracji rzymskiej, podjęcie uchwał w sprawie dodatkowych punktów numeracji arabskiej. Punkt 10. Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok przekazanego Państwu 26 stycznia. Punkt 11. Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok przekazanego 26 stycznia. Punkt 12. Projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2022-2043 przekazanego 26 stycznia. 13. Projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji opracowanego w ramach
programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 1, osoby młode na rynku pracy, działania 1.1, wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałanie 1.1.1, wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego przekazanego 26 stycznia. Punkt 14. Projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza przekazanego 31 stycznia. Punkt 15. Projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza przekazanego 31 stycznia. Punkt 16. Projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza przekazanego 31 stycznia. Punkt 17. Projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego imieniem Tadeusza Kościuszki w Kaliszu przekazanego 31 stycznia. Punkt 18. Projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany nazwy Ronda Unii Europejskiej na Romana Dmowskiego przekazanego również 31 stycznia. 28 stycznia do Kancelarii Rady Miasta wpłynęła autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. Autopoprawka do kolejnego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2022-2043. Natomiast w dniu wczorajszym wpłynęła autopoprawka do projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Kalisza na 2023 rok. Ponadto 1 lutego do Kancelarii Rady Miasta wpłynęło pismo Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, które otrzymaliście Państwo do wiadomości, zgłaszające wniosek formalny o zdjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Kalisza dotyczącego utworzenia Uniwersytetu Kaliskiego imienia prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z porządku obrad Ludowej Sesji Rady Miasta Kalisza celem powrócenia do niej na sesji czerwcowej lub wrześniowej po pomyślnym finale ewaluacji naukowej Akademii Kaliskiej. Proszę. Proszę zatem Państwa o przegłosowanie wniosku Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej dotyczącego zdjęcia z porządku obrad punktu 1 znajdującego się w punkcie 5 rzymskim projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Kalisza dotyczącego utworzenia Uniwersytetu Kaliskiego imienia prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Czy zgłosił się do dyskusji Pan Radny Dariusz Grodziński? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, ponieważ pracujemy zdalnie, to ta komunikacja nie jest najlepsza. Natomiast ja mam taką prośbę, żeby nie procedować tego w tej chwili. My zaproponujemy to głosowanie o zdjęcie uchwały z porządku obrad, ale w konsultacji, w porozumieniu i po dyskusji z Państwem radnymi oraz z panem rektorem w punkcie tym merytorycznym. My chcemy to zaproponować w dobrej wierze i chcąc się przysłużyć sprawie, żeby to odłożyć. Natomiast nie wydaje mi się, że tak w ogóle bez żadnego słowa dyskusji mamy głosować nad zdjęciem czy nie zdjęciem tego z porządku obrad. Jeśli można, to całość tych naszych poprawek chciałbym, żeby się odniosły w tym punkcie, gdzie będziemy omawiali tą uchwałę. I mówię, mamy dobre intencje i w dobrej sprawie chcemy to zrobić, ale w porozumieniu z panem rektorem. Z panem rektorem i z większością radnych po jakiejś tam rozmowie dobrej, owocnej dyskusji. Dobrze? Czyli nie chcemy. Czyli rozumiem, że ten wniosek formalny o zmianę porządku obrad został wycofany? Nie, będzie głosowany w punkcie pierwszym arabskim. Dobrze. Czyli teraz nie głosujemy. Teraz nie głosujemy, bardzo o to prosimy. Dobrze, tak, czyli ten wniosek będzie głosowany w punkcie pierwszym arabskim. Pan Tadeusz Skarżyński, proszę o zabranie głosu. Zgłosił się pan przewodniczący Tadeusz Skarżyński, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, ja nie ukrywam, że to jest troszeczkę na takiej zasadzie, że najpierw Pan Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej zgłasza jakby wniosek o zdjęcie z porządku obrad. Teraz mówi, że w sumie to zgłosi ten wniosek, ale po przedyskutowaniu poprawek, czyli rozumiem, że
to jest taka forma jakiegoś, nie wiem, nacisku na zasadzie takiej, że jeżeli nie zostaną przyjęte poprawki, które no, są, nie ukrywajmy, takie dosyć specyficzne i bardzo dziwne, to wówczas będzie zgłoszony ten wniosek. No, może należało się zastanowić w momencie, kiedy było pisane to pismo o zniesienie z porządku obrad. Ja wiem, że teraz klub radnych Platformy Obywatelskiej został postawiony w bardzo specyficznym świetle, ponieważ wielu Kaliszan będzie się zastanawiało, dlaczego radni Kaliskiej Platformy Obywatelskiej zgłaszają wniosek, żeby przesunąć uchwałę dotyczącą wsparcia inicjatywy powstania Uniwersytetu Kaliskiego na okres czerwca bądź września, skoro tak naprawdę my mamy plany, żeby od października jakby ruszyć z całą inicjatywą, to jest, znaczy nie z inicjatywą, tylko z samym uniwersytetem. I okoliczne samorządy też już w chwili obecnej wyrażają poparcie dla tej inicjatywy. Byłoby bardzo, bardzo dziwne i chyba bardzo niewskazane, żeby kaliski samorząd nie poparł tej inicjatywy w momencie, kiedy dookoła popierają inne samorządy to, żeby w Kaliszu powstał uniwersytet. Także może warto zastanowić się, zanim napisze się wniosek o działanie, które jest tak naprawdę szkodliwe dla interesu miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zanim udzielę głosu panu radnemu Dariuszowi Grodzińskiemu, pragnę zauważyć, że wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad jest wnioskiem najdalej idącym, więc i tak będzie głosowany przed pozostałymi wnioskami, które zostały zgłoszone przez Klub Radnych Platformy Obywatelskiej. Proszę bardzo, pan Dariusz Grodziński. Dziękuję serdecznie. No właśnie o to chodzi, żeby spokojnie i merytorycznie porozmawiać, a nie takie wistować politycznie, bo to rozumiem, państwo jesteście z jednej koalicji, z jednej partii, to wszystko, taką merytorykę już państwo przyjmiecie. Ja chciałem powiedzieć bardzo głośno i wyraźnie, że z jak najlepszymi intencjami i z chęcią zrobienia naprawdę dobrej uchwały w dobrym też momencie, żeby to udoskonalić, a nie w żaden sposób ograniczać, więc tutaj no szkoda, że pan Tadeusz Karzyński od razu w ten sposób taką postawę przyjmuje, ale trudno. Panie wiceprzewodniczący Mirosławie Gawryśniaku, prośba, żeby nie chcemy ten porządek obrad uchwalić w całości, taki jest, a chcemy naprawdę dobrze, merytorycznie, a nie politycznie, a już na pewno nie partyjnie porozmawiać o tej bardzo ważnej też dla nas idei. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan zgłosił się do głosu, pan przewodniczący Tadeusz Skarżyński, bardzo proszę. Ja mam pytanie do pana radnego Dariusza Grodzińskiego, bo pan powiedział, że chcemy to zrobić partyjnie. Partyjnie z kim? Bo z tego co wiem, to jeżeli chodzi o inicjatywę powołania Uniwersytetu Kaliskiego, to akurat przychylność tutaj partyjna jest chyba widoczna ze strony wszystkich ugrupowań partyjnych, w tym podejrzewam, że również przynajmniej u części parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej. Ja nie wiem, czemu radni Platformy Obywatelskiej są akurat jakoś tak dziwnie nastawieni. Natomiast jeżeli chodzi o takie podejście partyjne, to się pytam, z kim partyjne podejście, i prosiłbym o udzielenie mi odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Zgłosił się do głosu pan radny Artur Kijewski, pan przewodniczący. Proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Ja również chciałbym zaproponować, żebyśmy przeszli do głosowania, bo tutaj pan Grodziński ubrał się w niewinną sukienkę dziecka do pierwszej komunii, udaje, że nic nie jest partyjne. No panie radny Grodziński, to jest tylko wasz i wyłącznie pomysł i proponuję, porozmawiajcie z panem posłem swoim i wyjaśnijcie sobie to, a nie będzie pan udawał, że pan robi dla dobra wszystkich. Panie przewodniczący, wnioskuję, żebyśmy przeszli do głosowania, bo ta dyskusja nie ma żadnego sensu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Teraz proszę państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 10 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim, projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę nacisnąć przycisk. Pan Piotr, 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Porządek obrad w tym punkcie został rozszerzony.
Proszę Państwa, rozszerzenie porządku obrad o punkt 11 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim, projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę nacisnąć przycisk. Głosy za, nie ma głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Porządek obrad w tym punkcie został rozszerzony. Proszę Państwa, rozszerzenie porządku obrad o punkt 12 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim, projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2022-2043. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę nacisnąć przycisk. Czekamy jeszcze za głosem pana Sławomira Lasieckiego. Głosy za, nie ma głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Porządek obrad został rozszerzony. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 13 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim, projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 1, osoby młode na rynku pracy, działanie 1.1, wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Poddziałanie 1.1.1, wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kto jest za? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę nacisnąć przycisk. Głosy za, 1 głos przeciw. Porządek obrad został w tym punkcie rozszerzony. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 14 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim, projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę nacisnąć przycisk. Głosy za, nie ma głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Porządek obrad został rozszerzony. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, rozszerzenie porządku obrad o punkt 15 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę nacisnąć przycisk. Jeszcze prosimy o oddanie głosu pana Lasieckiego Sławomira. Zamykam głosowanie. 22 głosy za, nie ma. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Porządek obrad został w tym punkcie rozszerzony. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 16 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę nacisnąć przycisk.
Zamykam głosowanie. 22 głosy za. Nie ma głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Porządek obrad w tym punkcie został rozszerzony. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 17 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana na dyrektora drugiego liceum ogólnokształcącego imieniem Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę nacisnąć przycisk. Czekamy jeszcze za głosem pana Sławomira. Zamykam głosowanie. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Porządek obrad został rozszerzony. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 18 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany nazwy Ronda Unii Europejskiej na Romana Dmowskiego. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę nacisnąć przycisk. Zamykam głosowanie. 22 głosy za, jeden głos przeciw. Porządek obrad został rozszerzony. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo inne propozycje bądź uwagi do porządku obrad? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie zmian porządku obrad. Proszę też o naniesienie zmian w materiałach sesyjnych w punkcie 5 rzymskim, czyli dopisanie po punkcie 9 arabskim punktów od 10 do 18. Przechodzimy do realizacji porządku obrad. Przyjęcie protokołu z 48 sesji Rady Miasta Kalisza. Czy mają Państwo uwagi do protokołu z 48 sesji wyłożonego do wglądu w Kancelarii Rady Miasta? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie protokołu. Punkt 4. Sprawozdanie prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie prezydenta miasta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym otrzymaliście Państwo w wersji elektronicznej w piątek. Czy pan prezydent chciałby zabrać głos? Dziękuję. Dziękuję, panie przewodniczący. Nie będę zabierał głosu w tym punkcie. Przystępujemy do kolejnego punktu. Punkt 5. Podjęcie uchwał w sprawie. Ad 1. Przyjęcia stanowiska Rady Miasta Kalisza dotyczącego utworzenia Uniwersytetu Kaliskiego imieniem prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Strona 1. Trzy materiałów sesyjnych. Zgodnie ze statutem Miasta Kalisza, Rada Miasta Kalisza może w formie uchwały przyjąć apel, stanowisko i deklarację w istotnych sprawach dla miasta i mieszkańców. Zasadnym zatem jest przyjęcie uchwały dotyczącej utworzenia Uniwersytetu Kaliskiego imieniem prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, dającej możliwości dalszego rozwoju jednej z najważniejszych kaliskich uczelni. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza. Zaprosimy teraz pana rektora, nie? Teraz? Poprosimy o zabranie głosu pana rektora Akademii Kaliskiej, profesora Andrzeja Wojtyłę. Proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący za umożliwienie mi zabrania głosu i dziękuję Radzie, panu prezydentowi, wiceprezydentom za to, że... Słucham? Za chwilę powiem kiedy. Za to, że mogę wypowiedzieć się w tej sprawie, bo od wielu lat, od chwili, kiedy podjąłem się zarządzania tą uczelnią, są rozbieżności dotyczące interpretacji tego, co w uczelni robimy. Te rozbieżności wynikają, no ja chciałbym to tłumaczyć, ale to trzeba by abecadło uchwalania rozporządzeń, ustaw wszystkim w prasie przedstawiać. Ale powiem tylko krótko.
Dlaczego chcemy tworzyć Uniwersytet Kaliski? Nie będę mówił o tym, bo w uzasadnieniu do rozporządzenia o Akademii Kaliskiej myśmy nanieśli analizę szkolnictwa, historię szkolnictwa wyższego w Kaliszu i Kalisz zasługuje na to, żeby mieć wyższą uczelnię. Była tutaj wyższa uczelnia od 1389 roku. To była pierwsza filia Akademii Krakowskiej w Polsce. Potem było kolegium jezuickie i po wojnie niestety nie udało się odbudować szkolnictwa wyższego w Kaliszu. Było studium nauczycielskie. W innych miastach, gdzie zlikwidowano w 70 roku studia nauczycielskie, powstały wyższe szkoły nauczycielskie, potem wyższe szkoły pedagogiczne i w tej chwili na przykład takich miastach jak Zielona Góra, Opole, Kielce czy Radom funkcjonują uniwersytety, na których kształci się lekarze, czyli posiadają kierunki lekarskie. U nas zaprzepaszczono to historycznie i w tej chwili my odbudowujemy to szkolnictwo wyższe w Kaliszu. Dlaczego chcemy, bo zarzucają i w informacji, którą przekazał nam radny Grodziński, że dlaczego tak szybko. Proszę Państwa, chciałbym powiedzieć, że 17 listopada 2021 roku została uchwalona ustawa o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która mówi w artykule 6, że do dnia 31 grudnia 2022 roku o uzyskanie pozwolenia na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim, lekarsko-dentystycznym może ubiegać się uczelnia, która posiada uprawnienia do doktoryzowania na Wydziale Nauk o Zdrowiu lub Nauk Medycznych. No i dlatego nie mamy czasu, musimy tworzyć tę uczelnię, bo minie ten okres i nie będziemy mogli tego robić. A żeby utworzyć wydział lekarski, kierunek lekarski, trzeba wystąpić z wnioskiem na pół roku przed rozpoczęciem kształcenia na tym kierunku. W związku z tym musimy do czerwca najpóźniej taki wniosek złożyć. Dlaczego? Chcemy, żeby to była uczelnia uniwersytecka, a nie akademia, bo takie zarzuty również są. Ano dlatego, że kierunek lekarski pozostaje pod nadzorem Ministerstwa Nauki, głównie Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Ministerstwa Zdrowia. A żeby ten kierunek powstał, Ministerstwo Zdrowia musi mieć opinię korporacji zawodowej, czyli Izby Lekarskiej. Izba Lekarska na wiadomość o uchwaleniu tego artykułu, zmiany tego artykułu 207 w ustawie z dnia 17 listopada napisało 10 grudnia 2021 roku uchwałę swoją do tej nowelizacji, w której wynika, ja przeczytam tylko część tej uchwały, wykształcenie lekarzy, że wymagające nie tylko nabycia kompetencji czysto zawodowych, ale także nabycia umiejętności pracy naukowej, przygotowania w szerokim kontekście humanistycznym ze szczególnym zwróceniem uwagi na postawę etyczną jest możliwe wyłącznie w warunkach uniwersyteckich. To jest stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej. Ja nie chciałbym w Kaliszu tworzyć kierunku lekarskiego, który by miał negatywną opinię Izb Lekarskich. Mamy przykłady w Polsce, gdzie takie sytuacje były. Ja analizuję, bo w ostatnim czasie powstały wydziały lekarskie w Zielonej Górze na Uniwersytecie, ostatnio w Radomiu na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nie ukrywam, że byłem doradcą w wielu tych przypadkach. I tam, gdzie te opinie były niejednoznaczne, są trudności z pozyskaniem kadry do nauki, głównie zajęć praktycznych, bo pan przewodniczący jest lekarzem. Jednak prestiż i korporacji zawodowej lekarzy jest bardzo istotny i chcielibyśmy
mieć kadrę, która będzie pozytywnie oceniana przez tą korporację. I dlatego chcemy kształcić w uniwersytecie. My mamy, nie ukrywam, że rozmawiamy z uniwersytetem, z panią rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbyło się szereg rozmów. Byliśmy na rozmowach u pana ministra Czarnka, ministra edukacji i nauki. Był pan minister Czarnek zaproszony do Kalisza, wizytował naszą uczelnię. Był pan premier zaproszony, wizytował naszą uczelnię. Przekonywaliśmy go do tego. Była wreszcie pani marszałek Kidawa-Błońska, która jest prawnuczką naszego patrona i wszystkie te osoby są jak najbardziej za tym, żeby szkolnictwo uniwersyteckie się rozwijało. I to są dwa powody, które chciałbym przekonać państwa, żeby ten uniwersytet powstał. W tej chwili negocjacje prowadzę na temat połączenia filii z panią rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza i myślę, że te negocjacje zakończą się pozytywnie. Także z tamtej strony przeszkód nie ma. Było i bardzo dziękuję panu prezydentowi za to, że chyba 2 tygodnie temu odbyło się spotkanie z panem dziekanem Wydziału Artystyczno-Pedagogicznego w Kaliszu, tutaj w Kaliszu, prowadzone przez pana prezydenta. No, nie było ono, te negocjacje nie były zadowalające dla pana prezydenta i dla mnie, ale w tej chwili te rozmowy przeniosły się na poziom kierownictwa, czyli władz rektorskich Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Wczoraj byłem u pana ministra Czarnka ponownie. Myślę, że dojdzie do połączenia, a żeby stworzyć uniwersytet, konieczne jest to definicja uniwersytetu ustawowa. To jest taka, że powinna taka wyższa uczelnia kształcić w 6 dyscyplinach i zwyczajowo jedna z tych dyscyplin to powinna być dyscyplina humanistyczna. My jako akademicy humanistów i to bierze się z tego, że w 1999 roku, kiedy powstawała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, była umowa między rektorem Jurgą Uniwersytetu Adama Mickiewicza, ówczesnym rektorem, a nami, że nie będziemy sobie wchodzili w drogę i szkolenie humanistyczne prowadzi Wydział Uniwersytetu Adama Mickiewicza i tak to się odbywa. Proszę państwa, ja mam alternatywę. Jeżeli nie dojdzie do połączenia filii z akademią, to jestem po rozmowach z biskupem kaliskim i stworzymy wydział teologiczny, jest to wydział humanistyczny i niezależnie od tego, czy oni będą się chcieli z nami połączyć, czy nie, to i tak to stworzymy. Bardzo dziękuję księdzu biskupowi, bo z zadowoleniem przyjął naszą propozycję. No moim marzeniem jest, żeby w Kaliszu powstał mały, co prawda, uniwersytet, ale żeby to był prawdziwy uniwersytet typu amerykańskiego, anglosaskiego, który zawiera wszystkie kierunki, od teologii poprzez filozofię, prawo, kierunki społeczne typu psychologię, politechniczne i kierunki medyczne. Tak powinien być zorganizowany prawdziwy w sensie anglosaski uniwersytet. To są dwie przesłanki mówiące za tym, żeby taki uniwersytet powstał. Były zarzuty, że żeby przesuwać i dyskutować na ten temat, podałem powody, dlaczego nie można tego robić. Jeżeli nie będziemy przesuwali, nie stworzymy tego uniwersytetu ustawą do czerwca, no to nie możemy skorzystać z zapisów nowelizacji ustawy z 17 stycznia i możemy się pożegnać z uniwersytetem. Chciałbym jeszcze, jeżeli panie przewodniczący można, bo w mediach pokazywały się różne głosy mówiące o tym, że akademia powinna być utworzona ustawą, że nie powinna być rozporządzeniem utworzona.
chciałbym powiedzieć, że nie tylko akademie, ale wyższe uczelnie są tworzone rozporządzeniem. Ostatnio włączanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Medycznej w Radomiu do Uniwersytetu Technologicznego w Radomiu zostało stworzone w drodze rozporządzenia, a nie ustawy. Ja chciałbym powołać się na przepisy prawne, które trzeba, jest to trudne, proszę Państwa, ponieważ ustawa 2.0, która reguluje szkolnictwo wyższe, zastępowała 4 dotychczasowe ustawy o szkolnictwie wyższym, o finansowaniu nauki, o stopniach i tytułach naukowych oraz o kredytach studenckich. Część przepisów weszło 1 października 2018 roku, część dopiero po parametryzacji, czyli 1 października 2022 roku. I ja chciałbym zacytować artykuł 35 ustawy o szkolnictwie wyższym z 2018 roku, który mówi, że uczelnię publiczną tworzy się w drodze ustawy, ale drugi artykuł mówi: minister do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w drodze rozporządzenia tworzy uczelnię publiczną, uczelnię zawodową lub zmienia jej nazwę. Uczelnia PWSZ Kaliska była uczelnią publiczną i ona nie była tworzona od nowa jako uczelnia publiczna, tylko była zmieniana jej nazwę, a nazwy zmienić Państwo są radnymi, orientują się. Nie można napisać w rozporządzeniu czegoś, co nie jest w ustawie. Przecież to musi być albo delegacja ustawowa, albo zapis w ustawie. Jeżeli ustawa mówi, że zmienia się nazwę uczelni publicznej, a nie tworzy się tej uczelni publicznej, dlatego też Akademia, spełniając wymogi ustawowe, czyli mając prawa doktoryzowania w 2 dyscyplinach naukowych, mogła być rozporządzeniem zmienić nazwę i stać się akademią. Także te wszystkie dyskusje, że to powinno być zrobione ustawą, my nie tworzyliśmy nowej uczelni. Uczelnia była, to była uczelnia publiczna, nie uczelnia niepubliczna, czyli prywatna. PWSZ 20 lat działał jako uczelnia publiczna, tylko uczelnia zawodowa. Istnieją również dyskusje i tutaj pan któryś z radnych w mediach mówił, że my jesteśmy na liście jeszcze, jeżeli chodzi o finansowanie w Ministerstwie Edukacji i Nauki jako uczelnia zawodowa. Proszę Państwa, zmiana profilu kształcenia nie odbywa się z dnia na dzień. Kształcenie na poziomie licencjackim trwa 3 lata, na poziomie magisterskim 2 lub 3 lata, w zależności od tego, czy to są studia stacjonarne czy pomostowe, i 5 lat na kierunkach o kształceniu jednolitym, na przykład fizjoterapia. I studenci, którzy zostali przyjęci na profil praktyczny, oni muszą zakończyć kształcenie na tym profilu praktycznym. Następnych studentów, które przyjmujemy po stworzeniu akademii, już kształcimy na profilu akademickim. Ale nie można studentowi, który rozpoczął studia według programu praktycznego, zmieniać tego programu na program ogólnoakademicki. Także jesteśmy faktycznie w okresie przejściowym. Poza tym jest to dla nas o tyle korzystne, że uczelnie zawodowe w swojej dotacji mają również dotacje, część tej dotacji na utrzymanie potencjału naukowego, bo on jest niezbędny, laboratoria są niezbędne do procesu dydaktycznego. Po przekształceniu się w uczelnię akademicką i otrzymaniu kategorii odbiera się tą część dotacji na utrzymanie potencjału i to się zastępuje dotacją na badania naukowe, która jest zależne której wysokość jest zależna od kategorii, jaką się otrzyma. Jeżeli byśmy otrzymali na przykład na Wydziale Nauk o Zdrowiu kategorię A, a mamy takie ambicje, to zamiast tych, co nam zabiorą 1 200 000, bo tyle otrzymujemy na utrzymanie potencjału naukowego, to dostaniemy około 4 miliony dodatkowych środków, czyli straty będziemy mieli 2 miliony 800. Ja jako rektor muszę myśleć również o finansach. Jeżeli byśmy
stali się uczelnią akademicką, a parametryzacja, termin parametryzacji w związku z pandemią został rok przesunięty z 20 roku na koniec 21 roku, to byśmy stracili rocznie 1 200 000, a nie dostali za pieniędzy na badania naukowe, bo nie możemy uzyskać kategorii naukowej. Także ja bym prosił, żeby się, jeżeli państwo się wypowiada, ktokolwiek się wypowiada, żeby zapytał się, bo to jest bardzo skomplikowane. Ja już powiedziałem, 4 ustawy pan premier Gowin zmienił swoją ustawą 2.0. Jest to bardzo zawiłe, bardzo skomplikowane, ale i co do tego mieli również wątpliwości posłowie, ale ja muszę powiedzieć, że część posłów umówiło się ze mną. Ja nawet publicznie nie prosiłem, że mogą przyjść i porozmawiać ze mną. I był pan poseł Jarosław Urbaniak, była pani, dzwoniła do mnie pani poseł Karolina Pawliczak, wyjaśniłem wszystko. Byli posłowie PiS-u, był pan poseł Andrzej Grzyb i wreszcie ostatni, jak na końcu, był pan senator Pęcherz, który przyszedł, miał pewne wątpliwości, bo faktycznie na początku nawet były rozbieżności co do zapisów ustaw, tych ustaw między nami, Biurem Studiów i Ekspertyz Sejmowych, a Ministerstwem Edukacji i Nauki, bo wpisano coś, intencje ustawodawcy, czyli Ministerstwo Nauki, były inne, a z Sejmu i Senatu wyszły nieco inne zapisy i to dotyczyło również naszej uczelni. Okazało się, że no to jest tak duża ustawa, że trzeba było te kontrowersje potem uzgodnić i teraz już jest jednolita interpretacja tych przepisów. No byli tacy posłowie, którzy nie przyszli, ale ja nikogo nie będę ciągnął do tego, żeby przyszedł do rektoratu i sobie ze mną przy kawie porozmawiał, bo to naprawdę można było zrobić, żeby do takich kontrowersji nie dochodziło. Także proszę państwa, są zarzuty, że robi się to za szybko. Ja powiedziałem dlaczego. No jeżeli nie zrobimy za szybko, to nie będziemy mogli kształcić lekarzy. I teraz proszę państwa, chciałbym powiedzieć, bo to nawet księdzu biskupowi, jak pokazywałem, to było dla niego zaskakujące. Mogę slajdy. Jeżeli chodzi o, myśmy powołali zespół dotyczący planowania przestrzennego i potencjału całej południowej Wielkopolski plus terenów przyległych, które w tej chwili wchodzą w skład województwa łódzkiego, a nasza szkoła ma tam swoje oddziaływanie. Słucham? Aha, jest. I teraz, proszę państwa, przygotowaliśmy tak zwany gradient potencjału ludności. Na tą mapę wchodzi szereg różnych czynników, między innymi wykształcenie, między innymi kwalifikacje i tak dalej, i tak dalej. Proszę pokazać, proszę popatrzeć na tą mapę, jeżeli chodzi o gradient potencjału ludności. No to ta ludność ucieka nam Poznań, Wrocław i Łódź, ale ostatnio również do Bydgoszczy, co dla mnie było zaskoczeniem, ale proszę, na tej mapie wyraźnie widać. Biała plama jest na tym terenie, na którym uniwersytet powinien funkcjonować i on jest konieczny. Proszę o następny, to jeszcze następny slajd. Następny slajd mówi, i to jest zaskakujące, gradient potencjału PKB. Okazuje się, że proszę państwa, nam się wydaje i nasi statystycy, którzy nad tym pracowali, kilkakrotnie to analizowali. No i pan profesor Krzyśko, który tutaj 12 lat temu przyszedł do naszej szkoły, on mówi, że statystycznie wydawało mu się, że jak przyjedzie do Kalisza, no to zobaczy furmanki ludzi chodzących w gumowych butach. Okazało się, że tak nie jest. Dlaczego? Dlatego, że to PKB w związku z tym, że nie ma tutaj ośrodka naukowego, ucieka do Poznania, do Bydgoszczy, do Łodzi i do Wrocławia. U nas jest dość wąska grupa ludzi bogatych,
Potem tej średniej klasy, ta średnia klasa jest stosunkowo wąska i to wynika z tego, że nie mamy uczelni, która by tych ludzi kształciła tutaj w Kaliszu i żeby zostawali. Ja chciałbym powiedzieć, że lekarze, którzy studiują w okolicznych dużych uniwersytetach, około 60% zostaje w tych uniwersytetach, około 40% wraca do Kalisza, nawet tych studiujących. No i ja szedłem, to dostałem nakaz pracy, bo otwierali szpital w Pleszewie i musiałem przyjechać pracować w Pleszewie. Nie wiem, czy to nie lepsze, bo w tej chwili mamy zgromadzonych lekarzy w dużych miastach, a to, co będzie pokazane na wykresie na naszym terenie, tych lekarzy nie ma, jest dramat. Proszę dalsze. Jeszcze? To dalej, ja też chciałbym tych lekarzy. Jeszcze? O, i tutaj, może tutaj powiem. Proszę Państwa, proszę popatrzeć na ilość lekarzy. Tutaj jest analiza powiatu kaliskiego, miasta Kalisza, Wrocław, Poznań i Łódź. Proszę popatrzeć, w powiecie kaliskim jest 8-7 lekarza na 1000 mieszkańców, w Ostrowie 24. Oczywiście w tych miastach, gdzie jest szpital, tych lekarzy jest więcej. A proszę popatrzeć na duże miasta, Wrocław, Łódź, Poznań. To jest 2-3-krotnie lekarzy więcej. Proszę dalej, jeżeli chodzi o Polskę, to my i tak mamy najmniej w Unii Europejskiej lekarzy. W Unii Europejskiej na 1000 mieszkańców przypada 3,8 lekarza, u nas 2,4 lekarza, czyli około jednego lekarza na 1000 mamy za mało. Proszę dalsze. Jeszcze dalej. O, i tutaj proszę Państwa, chciałbym to pokazać, jak Wielkopolska wygląda na tle Polski. W Polsce przypada na jednego, na 1000 mieszkańców 2,4 lekarza, w Wielkopolsce najmniej 1,56. A jak już mówiłem wcześniej na tych wykresach, w powiecie kaliskim i Kaliszu poniżej 1 lekarz na 10, na 1000 mieszkańców. Mamy analizę i wiemy, ile młodych ludzi dostało się na studia medyczne, to jest poniżej 10 w tej chwili. Z tego wróci, jak już mówiłem, około 3-4 lekarzy. A nam w tej chwili w aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i tych przyległych okolicach, to jest gdzieś 700 tysięcy brakuje. Na dzień dzisiejszy 1000 lekarzy do normy krajowej, a do europejskiej około 2000 lekarzy. I takie są realia. Proszę popatrzeć na ośrodki zdrowia, na przychodnie kaliskie, nie ma lekarzy. Ja panu dyrektorowi Wysockiemu wynajmuję 3 mieszkania w Bulioniku, bo on z tego powodu, że ma szpital covidowy, może lekarzy ukraińskich zatrudnić. Inny szpital nie ma takiej możliwości. Takie są potrzeby. Ja mam dzieci, którzy skończyli i są stażystami w tej chwili i pani doktor na dyżur poniedziałkowy przyszła, daje 200 zł, żeby tylko przyszli na godzinę, żeby tylko przyszli pracować. Proszę Państwa, to jest moja odpowiedzialność i misja Szkoły Wyższej, żeby takie problemy społeczne w Kaliszu rozwiązywać. Bardzo się cieszę, że na wysokości zadania i również taką misję ma pan prezydent, Rada Miejska. Proszę Państwa, jeżeli teraz nie zaczniemy z tymi problemami walczyć, to będziemy mieli rzeczywiście tragedię, jeżeli chodzi o lekarzy za parę lat. Średni wiek lekarza pracującego na terenie aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i również w Kaliszu to jest 58 lat. Nim wykształcimy lekarza, a lekarza kształci się 7 lat, bo to jest 6 lat studiów i rok stażu, a żeby go wykształcić, to trzeba następne 5 lat dodać, 12, to jest 15-16 lat. Czyli za te 15 lat, kiedy lekarze wejdą na rynek, to my już będziemy mieli około pół lekarza na 1000 i będzie tragedia. Już jest tragedia i apeluję do wszystkich, że
to nie jest mój wymysł, tylko to jest potrzeba tej społeczności i my mamy za to odpowiedzialność. A takie przesuwanie, proszę Państwa, ja na zarządzaniu się znam. I proszę Państwa, jak się nie chciało rozwiązać problemu, to się powoływało komitet albo zespół. I zespół działał. Pan minister Religa, jak byłem jego zastępcą, przyszedł ze Sejmu i mówi: Wojtyła, trzeba coś robić, bo chcą ustawę o naturalnym planowaniu rodziny. Ja mówię, no ja zrobiłem ustawę z 93 roku i ona funkcjonuje, czy coś trzeba zmieniać? Nie. Mówi, nie, lepiej tego. Ja mówię, to zawołamy pana dyrektora, jeszcze jest od czasów, kiedy ja byłem ministrem, bo taki zespół został w 93 roku powołany. To było 14 lat po 93. Przyszedł pan dyrektor, mówi, jest zespół, nikt go nie rozwiązał, tylko 6 umarło. Kazaliśmy nieboszczyków zastąpić żywymi i zespół dotychczas funkcjonuje. Piłsudski powiedział, że jak chcecie zrobić ustawę, to powołajcie 4 osoby do zespołu. Jedna chora na suchoty, żeby chorowała, często była nieobecna. Druga z Wołynia, bo tam są łotniste drogi, to 2 napisze. I proszę Państwa, jeżeli ktoś mówi, że powołamy jakieś zespoły, że później, może we wrześniu, to znaczy, że nie chce, jest przeciwko tym rozwiązaniom, które proponujemy. I taka jest prawda. Ja się nie dam na takie rzeczy nabrać, bo już trochę doświadczenia mam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu profesorowi. Do dyskusji zgłosił się pan przewodniczący Tadeusz Skarżyński, ad vocem. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, odnosząc się do słów pana rektora i nie ukrywam, że jako autor stanowiska Rady Miasta, którą proponuję, żebyście Państwo radni przyjęli bez poprawek zgłaszanych przez przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, wydaje mi się, że to, o czym powiedział i pan profesor, pan rektor, jest no, znamienne. Ja nie ukrywam, że jestem tutaj też jakby w podwójnej roli, ponieważ z jednej strony jako przewodniczący Rady Miasta, a z drugiej strony też jako pracownik Akademii Kaliskiej, czuję się zobowiązany do tego, żeby podkreślić, że Uniwersytet Kaliski będzie rozwiązywał w przyszłości wiele problemów. Będą to kwestie związane oczywiście z tym, o czym mówił pan rektor, czyli kwestia związana z liczbą lekarzy na terenie naszego miasta, bo wnioskuję z tego, że nastąpi pod tym względem poprawa, a przecież to jest bardzo ważne dla każdego z naszych radnych, żeby jednak ta jakość służby zdrowia na terenie Kalisza była jak najlepsza. Ale uniwersytet to jest również czynnik miastotwórczy i o tym trzeba pamiętać. I jeszcze jedna sprawa. Myślę, że też zostały rozwiane te wątpliwości dotyczące terminu. Czy to powinno nastąpić teraz, czy to powinno nastąpić w terminie późniejszym. Szanowni Państwo, pan rektor powiedział, mamy określony czas. Oczywiście te działania, które podejmie pan rektor, które podejmuje, czy już podjął pan rektor, związane z powstaniem Uniwersytetu Kaliskiego, one będą się toczyły niezależnie od tego, czy ta uchwała dzisiaj powstanie, czy nie. Natomiast odrzucenie jej albo w jakikolwiek sposób przekształcanie, czy też przekładanie jej na późniejszy termin, to jest po prostu wstyd dla Rady Miasta Kalisza. Jeżeli my byśmy powiedzieli na zasadzie takiej, że nie wiem, wahamy się do tego, czy poprzeć taką inicjatywę, albo nie wiem, wykazujemy się jakąś niezrozumiałością przepisów i będziemy dyskutować na zasadzie takiej, czy Akademia Kaliska jest Akademią Kaliską. Szanowni Państwo, nie na tym, nie w tym jest jakby clue całego stanowiska. Stanowisko jest bardzo jasne. My odpowiadamy na prośbę pana rektora i pokazujemy, że popieramy chęć utworzenia Uniwersytetu Kaliskiego. I o tym proszę pamiętać, bez właśnie wchodzenia w jakieś takie dziwne dywagacje. Bardzo się cieszę, że pan rektor tutaj podkreślił to, że tak naprawdę ta chęć jest chęcią ponadpartyjną. Ta chęć do utworzenia Uniwersytetu Kaliskiego, która ma być wyrażona w tym stanowisku, to jest chęć po prostu ludzi, którzy dobrze życzą naszemu miastu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Do głosu zgłosił się radny Dariusz Grodziński. Bardzo proszę.
Dziękuję serdecznie. Panie rektorze, dzień dobry, witam serdecznie i też wyrazy uznania i sympatii. Natomiast używał pan bardzo często słowo zarzuty. Nikt nie ma wobec pana żadnego zarzutu, że chce pan, a tak naprawdę wszyscy chcemy, rozwoju akademickości Kalisza do rangi uniwersyteckiej. Tu jest pełna zgoda wśród radnych. Myślę, że całkowicie jednomyślna. Natomiast przemyślenia i pewne analizy merytoryczne nie mogą być traktowane jako zarzuty. I o to pana rektora bardzo serdecznie proszę. Jeżeli pan reprezentuje świat nauki, to chyba nikt inny jak przedstawiciel świata nauki nie powinien wiedzieć, że dobra dyskusja, zestawienie argumentów, nawet starcie tych dokumentów, tych argumentów służą tylko rozwojowi i poprawie i postępowi, a nigdy żadna debata nie jest, a przynajmniej nie powinna być konfliktem, czy nie powinna być nazywana zarzutami. Ja się głośno zastanawiam, żeby nasza uchwała była dobra i miała bardzo dobry, praktyczny wymiar. Ponieważ ona tak naprawdę, jak spojrzy się w przepisy, nie ma żadnego znaczenia w procedurze tworzenia czy akademii, czy uniwersytetu. Jeżeli przejrzymy procedurę, to tam nie ma nic takiego, że musi Rada Miasta prosić, wnioskować, opiniować i tak dalej. Czegoś takiego nie ma. Więc ewentualna zwłoka dwu- czy trzymiesięczna w niczym nikomu nie przeszkadza i w niczym też nic nie zatrzymuje. Natomiast ja się pytam też publicznie w takim razie, jakie jest znaczenie tej uchwały w tej chwili, że w dość dramatycznym tonem i argumentami mówimy o tym takim czasie, że on nam ucieka, umyka. Po co? I czy ona jest na pewno kompatybilna z tym, to co pan rektor napisał do nas jako do radnych w swoim piśmie przewodnim? Ponieważ ja czytam w tym piśmie przewodnim o utworzeniu uniwersytetu na bazie Akademii Kaliskiej. W projekcie uchwały już na ja bazie... Ja przerwę na chwilę, panie radny, bardzo słabo pana słychać. A teraz w trakcie dyskusji i rozmowy słyszymy, że na bazie Akademii Kaliskiej plus albo Uniwersytet Adama Mickiewicza, albo kierunki teologiczne z Kurią. Gdzieś tutaj widzę ja osobiście takie małe rozjechanie się tych treści. Dlaczego wydaje mi się, że lepiej byłoby podjąć tą uchwałę po końcu ewaluacji naukowej? Ponieważ ona jest taka, to jest taka uchwała, czy chcemy być mistrzami świata. Tak, chcemy być mistrzami świata, ale jeżeli napiszemy, że chcemy być mistrzami świata po pierwsze, po drugie, po trzecie, no to wymowa tej uchwały w świecie naukowym i politycznym jest większa. I gdybyśmy w takiej uchwale napisali, że PWSZ przez, nie wiem, 15 chyba lat, z głowy mogę się mylić, był topową, najlepszą uczelnią zawodową w Polsce, a teraz, nie wiem, czy w marcu, czy w kwietniu otrzymamy pierwszy raz w historii kategorie naukowe tej szkoły, czyli tutaj mamy B+, tu mamy A ocenę, tu mamy A+, trzy kierunki, dwa kierunki, ale mamy tą ocenę naukową pierwszy raz w historii, to dla mnie taka intencyjna umowa, uchwała ma moc merytoryczną. W tej chwili tylko piszemy, że chcemy być mistrzami świata, bo na to zasługujemy. A moglibyśmy za chwilę napisać, że chcemy być tymi mistrzami, ponieważ jesteśmy do tego predysponowani. Ja bardzo mocno trzymam kciuki, panie rektorze, żeby ocena tegorocznej ewaluacji naukowej przyznała bardzo dobre kategorie naukowe naszej kaliskiej wspólnej szkole. I ja się pana pytam, czy z tego punktu widzenia nie lepiej troszeczkę poczekać, a użyć konkretnych argumentów, które w środowisku naukowym i ministerialnym zrobią prawdziwe wrażenie na ludziach, aha, oni naprawdę mają predyspozycję do tego, żeby starać się o uniwersytetkość. Przecież podjęcie tej uchwały w niczym nie pomoże, jeśli chodzi o proces starania się o uniwersytet i w niczym pana rektora też nie zastopuje. Jeżeli to ma być uchwała symboliczna, to czy nie lepiej ją wzmocnić konkretnymi argumentami? Ja bardzo wierzę, że wykonał pan tytaniczną pracę i w tym roku dostaniemy konkretne kategorie naukowe, tak jak tu naprawdę będziemy dumni. I to jest powód takiego
troski, zapytania, czy nie lepiej tej uchwały wzmocnić. Nie potrafię się odnieść do negocjacji z Kurią i do negocjacji z WPA UAM. Wydaje mi się, nie potrafię to dobrze ocenić. Chcę tylko, żeby to nie wyszło tak jak z łączeniem różnych miejscowości, gmin i powiatów, że u każdego się odzywa taki patriotyzm lokalny, tak, tak, róbmy to, a po głębszej analizie by się okazało, że de facto by to trochę osłabiło potencjał uczelniany i naukowy Kalisz. Ale ja się do tego nie potrafię odnieść, to już zostawiam negocjacje tutaj pana rektora i władz uczelni z Kurią, z Uniwersytetem i z Ministerstwem i też trzymam za to kciuki. Teraz mam też pytanie, panie rektorze, czy jest coś złego, nawet jeżeli odrzucimy tą naszą poprawkę, żeby, bo pan poprosi, to ja sam ją w ogóle wycofam, żeby nie odwlekać tego czasu, bo też moim zdaniem byłoby to ciekawe, to czy dwie kolejne poprawki, czy jest w nich coś złego, coś niewłaściwego, coś, co by panu przeszkadzało i dokładnie w jakich kręgach i w jakim czasie chce pan użyć naszej uchwały jako co? Dobrze, mam takie jeszcze pytanie tutaj do pana rektora. Dziękuję. Panie przewodniczący, czy ja mógłbym prosić o głos? Tak, panie prezydencie, za chwileczkę, tylko jeszcze o głos poprosił tutaj pan profesor Andrzej Wojtyła, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym panu radnemu jeszcze raz przypomnieć, dlaczego to jest termin w miarę szybki. Proszę państwa, nowelizacja ustawy dotyczy artykułu 207, który mówi, że do dnia 31 grudnia 2022 roku my bez parametryzacji, bez uzyskania kategorii możemy o to się ubiegać się o kształcenie na kierunku lekarskim. Jak już jeszcze raz przypominam, że żeby zacząć przyjmowanie studentów, rekrutację w tym roku akademickim na rok 2021-2022, to musimy pół roku wcześniej wystąpić z wnioskiem do Polskiej Komisji Akredytacyjnej i do Ministerstwa Zdrowia o taką zgodę. Jeżeli nie wystąpimy, to nie będziemy, to nam termin tegoroczny minie i będziemy mogli przyjmować studentów dopiero na następny rok. Dla mnie jest to o tyle istotne, że ja, żeby przygotować się do wystąpienia o utworzenie kierunku lekarskiego, ponoszę cały czas koszty, ponieważ to nie jest tak, że ja sobie napiszę, panie radny, jakieś tam pismo, tylko ja muszę przez rok czasu zatrudniać pracowników, dydaktyków na stanowiskach profesorskich, samodzielnych pracowników naukowych. Oni muszą pracować u mnie rok czasu, żebym ich zaliczył do minimum i dopiero wystąpić. Także ja w tej chwili mam pozatrudnianych samodzielnych pracowników naukowych, profesorów nadmiarowo w stosunku do kierunków studiów, które prowadzę. Nie potrzeba mi tyle profesorów zwyczajnych, doktorów habilitowanych do kształcenia pielęgniarek, ratowników medycznych, kosmetologów i tak dalej, i tak dalej. To jest dla mnie rocznie około 2 miliony dodatkowych pieniędzy na wynagrodzenia dla tych ludzi. Jeżeli wcześniej zacznę przyjmować na kierunek lekarski, ja dostanę na to finanse i nie będę mógł się zadłużać. Następny rok to jest dodatkowe 2 miliony niepotrzebnych nakładów. Ci profesorowie kształcą pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, kosmetologów i tak dalej. Oczywiście to jest na wyższym poziomie niż jest wymagane, no ale to są dla mnie koszty, o których ja również muszę myśleć. Także to jest główna przyczyna. I teraz pan pytał, po co mi to? Jest pan radnym. Ja byłem przez 20 lat parlamentarzystą i my piszemy w uzasadnieniu, że
inicjatywa utworzenia Uniwersytetu Kaliskiego spotyka się z poparciem społeczności lokalnej. Już mamy uchwały podjęte Rady Powiatu Kaliskiego, Pleszewskiego, dzisiaj podejmuje Powiat Ostrowski, Krotoszyński, wszystkie okoliczne, łącznie z Uniejowem podjęli uchwałę o poparciu utworzenia Uniwersytetu Kaliskiego. Proszę Państwa, ja wcale bym się, ale będzie to blamaż dla Kalisza, że wszystkie inne okoliczne miejscowości popierają utworzenie Uniwersytetu Kaliskiego i Wydziału Lekarskiego, a Kalisz nie popiera. To jest powtórka, panie radny. Jest pan humanistą, powinien pan trochę historii znać. Jak było, kiedy w Kaliszu funkcjonowało studium nauczycielskie? Zamiast utworzyć na bazie studium wyższą szkołę nauczycielską i wyższą szkołę pedagogiczną i uniwersytet, tak jak w takich miastach jak Zielona Góra, Radom, Kielce, Opole, Częstochowa, to przez to, że rektor takiego wyższej szkoły nauczycielskiej powinien posiadać, bo nie mógł być rektorem, bo nie miał doktoratu, a chciał być doktoratem, to nie stworzyli wyższej szkoły nauczycielskiej, jakieś centrum kształcenia nauczycieli otworzyli. I wie pan, ja się przyjaźniłem z Mrożkiem. Mrożek, jest takie opowiadanie, w ciemności siedzi sobie i mówi, u nas to, na tej wsi, to gdzie tutaj Europa? Jak postawimy mleko na kwaśne, to skądś wychodzą garbate karzełki i szczają nam do garbka. I takie te drobniutkie karzełki u nas przeszkadzają w Kaliszu, w tym mieście, cały czas, żeby tu coś sensownego powstało. Ja przepraszam, że to jest dosyć wulgarne, co powiedziałem, ale to jest, proszę przeczytać opowiadanie W ciemności Sławomira Mrożka, tam jest to napisane. I jeżeli już pan by czytał tego Mrożka, to proszę dla zobrazowania całej tej sytuacji, jaka jest w Kaliszu, przeczytać sobie również inne opowiadanie o ogrodzie zoologicznym. Tam wyraźnie będzie napisane, o co chodzi drobnym tym ludziom, którzy nie myślą o mieście, o dobru publicznym, tylko o swoich drobnych, takich przyziemnych, malutkich sprawach. I z tym namawiam, żebyście nie tkwili w tych swoich takich malutkich, przyziemnych sprawach, tylko jako radni, jako posłowie mamy dbać o sprawy publiczne i walczyć o sprawy publiczne, a nie o swoje własne. Czy ma się doktorat, czy nie, czy się na tym stanowisku zostanie, czy nie, bo to jest wstyd, panie radny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu profesorowi, panu rektorowi. Szanowni Państwo, do głosu zgłosił się pan Tadeusz Skarżyński ad vocem, ale sądzę, że pan przewodniczący wybaczy mi, jeśli teraz udzielę głosu panu prezydentowi miasta Kalisza, Krystianowi Kinastowskiemu. Bardzo proszę. Oczywiście, panie przewodniczący. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, jedny i drugi. Czy mnie słychać dobrze? Tak, słychać. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie rektorze, ja chciałem kolejny raz zapewnić o pełnym wsparciu dla pana rektora i dla całego środowiska Akademii już Kaliskiej w procesie powstawania, tworzenia Uniwersytetu Kaliskiego. Ratusz dostrzega, jak olbrzymią szansą jest powstanie takiej silnej akademickiej uczelni w Kaliszu. My, żeby skutecznie rywalizować z tymi ośrodkami, chociażby trzema dużymi akademickimi wokół, które nas wysysają z młodzieży, musimy mieć swoją uczelnię, którą będziemy budować na naszych
warunkach. Także jest to olbrzymia szansa dla naszego miasta. To jest olbrzymia szansa, by młodzi ludzie chcieli w Kaliszu zostać. Mało tego, przy otwarciu tego kierunku lekarskiego jest ogromna szansa, że nowi ludzie, studenci napłyną do Kalisza, tu zostaną i założą swoje rodziny. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, jak olbrzymią, jakim impulsem olbrzymim dla miasta jest jego akademickość. Wie to każdy, kto studiował w tych dużych akademickich ośrodkach. Dlatego my musimy zrobić wszystko, by kaliszanie młodzi, jak chcieli, żeby wyjeżdżali, ale kiedyby nie musieli, mogli studiować w Kaliszu, a nie na przykład na słynnym w niektórych kręgach Uniwersytecie Jarocińskim chociażby. Nie mówiąc już o tych dużych ośrodkach akademickich. Także panie rektorze, pełne wsparcie tu z naszej strony. Jestem przekonany, że Rada Miasta Kalisza dzisiaj, mimo tej takiej uważam niepotrzebnej dyskusji, ja się bardzo cieszę, że wystąpienie radnego Platformy Obywatelskiej jest nagrywane, bo to tego biadolenia po prostu na tak prosty temat nie da się słuchać, a mieszkańcy powinni usłyszeć, jak potrafi się dla swoich partykularnych celów wiecznie w tym mieście ten hamulec ręczny zaciągać. Hamulec ręczny dla Kalisza był zaciągnięty zbyt długo. W tym momencie pojawiło się dużo szans dla tego miasta i musimy zrobić wszystko, by te szanse wykorzystać. Radni, macie państwo dzisiaj, uważam, że historyczną okazję do tego, by swoją uchwałą intencyjną wesprzeć powstanie Uniwersytetu Kaliskiego. Wszyscy z was, którzy za rok, dwa lata, wszyscy z was, którzy zagłosujecie dzisiaj za tą uchwałą, za 2-3 lata będziecie mogli być dumni, że przyłożyliście się do tego, by w Kaliszu powstał uniwersytet i żeby rozpoczęła się nowa karta w historii tego miasta, akademicki Kalisz. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo panu prezydentowi. Proszę, pan przewodniczący Tadeusz Skarżyński. Dziękuję bardzo. Pan prezydent poruszył już też taką kwestię, do której chciałem nawiązać, a mianowicie rzeczywiście takiego bardzo strategicznego spojrzenia na kwestie związane z Uniwersytetem Kaliskim, czyli tego, że na przestrzeni może nie 5, nie 10, może nawet nie 50 czy 100 lat, ale pomimo tego Kalisz dzięki powstaniu Uniwersytetu rzeczywiście będzie miał swoje większe szanse na dalszy rozwój. To, co się dzieje w chwili obecnej w mieście, czyli wszystkie programy modernizacyjne związane z drogami, związane z budową nowych ośrodków, budową nowych domów i tak dalej, to wszystko rzeczywiście jest materia jakby techniczna. Natomiast uniwersytet zadba o materię ludzką, o to, że mamy szansę rzeczywiście tutaj na pogłębiony rozwój, jeżeli chodzi o miasto. I w tym wydaje mi się, że nie ma żadnego sprzeciwu ze strony jakiegokolwiek radnego Kalisza, no bo byłoby to rzeczywiście działanie jakby na niekorzyść miasta, a nie od tego przecież tutaj jesteśmy. Natomiast jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju wątpliwości związane z terminami, to też wydaje mi się, że pan rektor już tutaj to poruszył i ja jeszcze raz wspomnę, że jestem święcie przekonany, że tak czy inaczej ten uniwersytet rzeczywiście powstanie. A odpowiadając panu radnemu, chciałbym powiedzieć, że tak, my możemy podjąć taką uchwałę z intencją, że tak, chcemy być najlepsi. Chcemy być najlepsi i możemy podjąć tę uchwałę już dzisiaj i w takiej formie. Nie na zasadzie takiej, żeby oczekiwać, na zasadzie, że a czy może być parametryzacja taka czy inna, czy mamy jakieś wątpliwości, bo ja szczerze mówiąc w ogóle, no, bardzo się zdziwiłem, jeżeli chodzi o samą intencję jakby tej, czy zmian w tej uchwale, a przede wszystkim odłożenia jakby podejmowania tej uchwały, bo to trochę wygląda tak, jakby wszyscy dookoła Kalisza chcieli, żeby w Kaliszu i podejmowali z entuzjazmem zdanie na zasadzie, że tak, w Kaliszu powinien powstać fajny uniwersytet, a Rada Miasta Kalisza mówi, no tak, ale my zaczekamy, zobaczymy, co z tego wyjdzie i tak dalej. No, to jest słabe. To rzeczywiście nie jest kwestia związana z tym, że pan rektor niezbędnie potrzebuje naszej uchwały.
Natomiast to my, jako radni Rady Miasta Kalisza, powinniśmy pokazać, że tak, jesteśmy za rozwojem naszego miasta i rozwojem uczelni wyższej w naszym mieście. I to jest moje zdanie, Szanowni Państwo, i ja będę od razu mówię, nakłaniał Państwa serdecznie, Państwa radnych, do tego, żeby no na pewno już nie zdejmować tego z porządku obrad, ale tu liczę na to, że Pan Radny Grodziński wycofa w ogóle ten wniosek. Natomiast oprócz tego prosiłbym Państwa, żeby przyjąć tę uchwałę w takim brzmieniu, jak ona jest, bo ona jest naprawdę bardzo neutralna. Ona jest wzorowana na uchwałach dotyczących naszej uczelni wyższej z poprzednich kadencji. Starałem się ją napisać maksymalnie neutralnie, ale jednocześnie tak, żeby jasno wyrażała poparcie dla zarówno inicjatywy pana rektora, jak i docenienia całego środowiska akademickiego związanego z Akademią Kaliską. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ad vocem zgłosił się radny Marian Durlej. Bardzo proszę. Wiecie Państwo co, ja jestem w lekkim szoku, przysłuchując się tej dyskusji, no bo ja tu wszyscy powinni być za i tutaj bezdyskusyjna w ogóle sprawa. Ja mam taką prośbę do Darka Grodzińskiego, żeby się po prostu z tego wycofał już. I to wszystko, bo to źle po prostu wygląda, naprawdę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ad vocem radny Dariusz Grodziński. Bardzo proszę troszeczkę bliżej mikrofonu, jeśli można prosić mówić, bo słabo było słychać ostatnią wypowiedź. Dobrze, dziękuję serdecznie. Słuchajcie, drodzy Państwo, ale my chyba rozmawiamy o zupełnie też dwóch innych rzeczach. Tutaj bardziej emocje odgrywają rolę niż analiza tego, co jest mówione i składane. Naszą intencją jest pomóc zbudować, wzmocnić potencjał tej uchwały tylko i wyłącznie. I na przykład już po tej dyskusji, która się odbyła, okej, uważam, że racja jest trochę po środku, niech będzie, ale ten punkt pierwszy w zakresie przeniesienia tego na czerwiec, to już mogę zadeklarować wycofanie tego wniosku. Tylko dwie kolejne poprawki mają już charakter taki merytoryczny, który naprawdę w mojej ocenie odzwierciedla stan faktyczny i faktyczny i prawny tej sytuacji, która jest. Nawet dyskretnie skorygowałem taką pewną, nie wiem, pewnie omyłkę pisarską, ale tutaj pan przewodniczący Skarżyński z prawnym okiem zobaczy, że zupełnie inaczej się podpisuje oficjalnie w stopce pan rektor, a też trochę inaczej użył tytułowanie pana rektora w treści tej uchwały. To ważne, żeby te uchwały były poprawne merytorycznie. Boli mnie to, że de facto pan rektor też no gani nas i obraża. W wysublimowany sposób, cytując klasyków, ale jednak tak jest. Czy naprawdę nie widzi żadnego impulsu rozwojowego z naszej strony? I ja mam pytanie, panie rektorze. Sformułowaliśmy dwa akapity, które uważam, że można poprawić. Naprawdę urealnić tą uchwałę. Co jest złego w tych naszych poprawkach merytorycznych? Jak pan rektor mi powie, panie radny, no tu jest nieścisłość, tu jest błąd, okej, dobra, no to ja też jestem człowiekiem, który w ramach dyskusji przyjmuje argumenty. Natomiast naprawdę właściwością środowiska naukowego jest rozmowa i spór czasami argumentów i wykrystalizowanie później jednej tezy czy dwóch konkurujących ze sobą tez. To nie jest powód, żeby kogoś ganić i obrażać. To ja jestem troszeczkę zniesmaczony tą dyskusją, jaka ona ma miejsce. Dobra, nie chcemy wzmocnić się o, mam nadzieję, dobrą ocenę i kategoryzację naukową, nie wiem, w kwietniu, maju czy w czerwcu. Dobra, okej, wycofujemy ten punkt, jeśli chodzi o przeniesienie tej uchwały na czerwiec. A nie wiem, czy pan rektor jeszcze by powiedział, co w naszej poprawce jest złego. Moim zdaniem są dobre rzeczy i mówię, sposób dyskretny też ona tam poprawiała, moim zdaniem, pewną nieścisłość, ale okej, zostawmy to. Dwie poprawki merytoryczne, dwa akapity do zmiany. Co jest w nich złego? Mam pytanie. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, przepraszam,
Zgłosiłem się. Aha, pan rektor będzie, dobrze. Ja tylko krótko. Pan rektor, proszę. Panie radny, przepraszam bardzo, ale ja nie wiem, o jakich poprawkach pan mówi. Ja prawdopodobnie te poprawki dostali radni, ale ja nie dostałem takiej poprawki i ja się nie ustosunkowuję teraz do tych poprawek, także. Dziękuję bardzo. Ad vocem poprosił o zabranie głosu pan przewodniczący Artur Kijewski. Dziękuję panie przewodniczący. Czy mnie słychać? Panie przewodniczący, czy mnie słychać? Bardzo dobrze, proszę mówić. Dziękuję. Więc chciałem odpowiedzieć a propos tutaj zapytania pana Grodzińskiego. Czy ja zadaję pytania tak jak pan, jeżeli to są poprawki skierowane do radnych, pan się pyta rektora, kiedy najpierw radni to analizują, przecież pan rektor tego nie dostał, to pan chyba tutaj nie wie jaka procedura jest, to jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, szanowni państwo, powiem szczerze tak, mam pytanie do pana Grodzińskiego i radnych Platformy. Czy jesteście za tym, żeby powstał uniwersytet jak najszybciej, czy jesteście formalistami i chcecie to przeciągać? Kogo się nie spytacie na ulicy, gdziekolwiek się rozmawia, wszyscy ludzie chcą, żeby uczelnia powstała jak najszybciej. Nie jesteście, bo chcecie to przeciągać. Jesteście jedyną siłą, znaczy siłą. Cztery osoby, czterech radnych, czyli oko klub, plus wasz pan poseł i jesteście jedynymi, którzy się na ten temat wypowiadają inaczej niż reszta by chciała. Nawet wasi koledzy samorządowcy popierają to, nie cudują, nie wymyślają. To jest raz. Druga rzecz, tutaj pan opowiada jakieś merytoryce i tak dalej. Powiem szczerze, bardziej ufam w tym przypadku panu rektorowi, profesorowi Wojtyle, który się trochę lepiej zna jednak od was niż wy wszyscy razem wzięci. Ja mogę sobie pozwolić na trochę złośliwości, bo tutaj pan rektor, jeżeli pan nie zrozumiał, pan się czuł troszkę dotknięty, to właśnie dlatego pan rektor poruszył literaturę, że zrobił to w sposób kulturalny, pokazał pewne rzeczy, a jak pan nie zna Mrożka, to w takim razie nie mam o czym dyskutować. Kolejna rzecz. Szanowni państwo, powiem szczerze, że za chwileczkę, jeżeli będzie taka ta debata, która nic nie wnosi, bo pan Dariusz na siłę chce, żeby cokolwiek było, za chwileczkę to będzie pan chciał jedno zdanie, żeby chociaż było. Jeżeli będzie tak, po prostu zgłoszę wniosek formalny o zakończenie dyskusji, bo to nic nie wnosi. Naprawdę powiem, wstyd, że my jako Kalisz dyskutujemy nad czymś, bo panowie muszą na siłę zaistnieć. Wreszcie weźcie sobie na wstrzymanie, bo naprawdę jesteście jedynym problemem, który cały czas dotyczy uczelni. Powiem na koniec jedną rzecz. Jesteście w opozycji. Gdy my byliśmy w opozycji w latach wcześniejszych, a pan akurat był w koalicji rządzącej miastem, nie było z naszej strony nigdy problemu, gdy trzeba było wesprzeć PWSZ, głosować za środkami i tak dalej. Jako jedyni w historii kaliskiego samorządu stwarzacie obecnie problem z uczelnią. Pan rektor wyklarował to, że czas gra rolę, jeśli chodzi na przykład o kierunek lekarski. Jak pan nie potrafi tego zrozumieć, to proszę sobie jeszcze raz wysłuchać. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. O głos poprosiła pani radna Barbara Oliwiecka. Bardzo proszę. Dziękuję ślicznie panie przewodniczący. Witam państwa, witam pana rektora bardzo serdecznie. Tak, moja pierwsza uwaga jest do radnych pana Mariana Durleja i pana Artura Kijewskiego, bo wyprzedzają na trzeciego, to nie czekamy w kolejce, żeby zabrać głos, więc szanujmy też siebie nawzajem. Ja sekundeczkę poprawię sobie tylko tej słuchawki, ta komunikacja z nami jest. Ja bardzo panią szanuję, pani Barbaro. Wiem, panie Marianie, ale ad vocem dotyczy stricte ad vocem, ale to trochę żartobliwie, to mamy czas, więc tak, po prostu. Tak właśnie zrozumiałem, dziękuję. Tak na trzeciego. Panie rektorze, ja tak się zwrócę do pana bezpośrednio, bo bardzo, tak jak radny Dariusz Grodziński zwrócił uwagę, że oczywiście nasza ustawa intencyjna nie ma żadnego wpływu na procedowanie i przekształcanie Akademii Kaliskiej w Uniwersytet Kaliski. My się bardzo cieszymy, że zwrócił się pan z tym do Rady Miasta, bo rozumiem, że ten społeczny wyraz poparcia dla rozwoju akademickości jest bardzo ważny. I za to dziękujemy. Jako Rada Miasta chcemy uczestniczyć w takich właśnie procesach. Od tego jesteśmy też. I nie, oczywiście powtarzam w imieniu klubu Polska 2050, że jesteśmy za rozwojem Akademii Kaliskiej, jesteśmy za rozwojem Uniwersytetu, jesteśmy za tym, żeby w szczególności rozwijało się kształcenie tutaj w tym obszarze właśnie medycznym, bo każdy z nas osobiście, ja myślę, że każdy z nas osobiście doświadcza tej słabości służby zdrowia, niewystarczającej liczby lekarzy, do tego
tych kolejek, do tego tutaj nie mamy co wątpliwości. Ja też osobiście znam ludzi, którzy próbowali podjąć studia na kierunkach medycznych w większych ośrodkach i niestety nie dostali się z racji miejsc, dużej konkurencji i wybrali nauki okołomedyczne, no ze stratą troszkę dla nas wszystkich i społeczeństwa. Więc absolutnie uznajemy tą potrzebę rozwoju tej uczelni, oczywiście w tym kierunku medycznym w szczególności. Ja tak korzystam z okazji, że, przepraszam, może włączę kamerkę, to może Państwo będziemy się też trochę widzieć. Korzystam też z okazji, że Pan jest, Panie Rektorze, bo zawsze brakuje takich i okazji, i czasu do rozmów i liczę, że odpowie Pan na moje dwa pytania, bo to jest ważne. Troszkę odpowiadając już wcześniej, czy w swoim wystąpieniu pierwszym Pan tutaj nakreślił całą procedurę też prawną i jedna rzecz mi zwróciła uwagę na jedną rzecz, o której absolutnie nie wiedziałam, bo ja rozumiem, że ustawa ta zmieniona o szkolnictwie wyższym z października 2021 roku w zasadzie już umożliwia kształcenie na kierunku medycznym, kształcenie lekarzy i dentystów właśnie uczelniom wyższym zawodowym, tylko że tutaj jakby problem leży po stronie Naczelnej Izby Lekarskiej, która zakwestionowała zasadność takiego kształcenia, czy po prostu zwróciła uwagę, że, no, że takie studia nie będą respektowane, czy wręcz może być problem ze znalezieniem kadry. I wiem, że w tym oświadczeniu, bo sobie w międzyczasie wygooglałam, ja tam jest też kwestia poruszona niezgodności z prawem unijnym, że to jednak powinny być studia na uczelni uniwersyteckiej i bazy właśnie tej naukowej, klinicznej. I moje pytanie jest po pierwsze takie, czy ta zmiana uczelni, nazwy uczelni z Akademii Kaliskiej na Uniwersytet Kaliski sprawi Pana zdaniem, że Naczelna Izba Lekarska będzie respektowała te studia? Czy są w tym kierunku takie rozmowy prowadzone? To mnie zastanawia. Ale drugie pytanie jest właśnie o tą bazę kliniczną, bo przecież uniwersytety, na których odbyła się kształcenie na kierunku lekarskim, współpracują zawsze mocno ze szpitalami. I moje pytanie jest, czy w tym temacie tutaj toczą się jakieś rozmowy ze szpitalami Kaliskim, Pleszewskim, na Wolicy. Czy tutaj Państwo też myślicie o tym, żeby taki szpital może właśnie kliniczny, uniwersytecki otworzyć, co oczywiście no, jest zrozumiałe przy kierunku lekarskim. Takie te dwa pytania mam. Jeżeli Pan Rektor mógłby odpowiedzieć, to tak jak mówię, byłabym wdzięczna. My oczywiście popieramy intencje i starania, ale tutaj na sesji Rady Miasta korzystamy z okazji, że możemy o tym porozmawiać, bo tak jak mówię, rzadko do takich spotkań dochodzi. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Pani Radnej, proszę o zabranie głosu Pana Tadeusza Skarżyńskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Kalisza. Szanowni Państwo Radni, ja przepraszam Panią Radną Karolinę Sadowską, bo tu zastosowałem tą procedurę ad vocem, ale od razu mówię, że jest moja wypowiedź rzeczywiście ad vocem do wypowiedzi Pana Radnego Dariusza Grodzińskiego, no bo rzeczywiście, tak jak wspomniałem, stanowisko Rady Miasta zostało opracowane przeze mnie, nie przez Pana Rektora. W związku z tym ciężko, żeby Pan Rektor odpowiadał jakby na poprawki gdzieś tam wymyślone przez Pana Radnego. Ja już może pozwolę sobie po prostu na zweryfikowanie, jak to wygląda w praktyce i jak to jest odnośnie tego, co Państwo czy Pan Radny, bo nie ukrywam, że mam takie też tutaj wątpliwości, ale zaproponował. Państwo proponują, żeby akapit pierwszy w stanowisku, który brzmi w moim, według mojego projektu, brzmi tak. Rada Miasta Kalisza zdecydowanie popiera inicjatywę rektora Akademii Kaliskiej, jego magnificencji, profesora doktora habilitowanego Andrzeja Wojtyły w sprawie utworzenia Uniwersytetu Kaliskiego imienia prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Szanowni Państwo, no, chciałem zawrzeć to, ponieważ każdy z Państwa radnych otrzymał właśnie od Pana Rektora taką prośbę o poparcie tych działań. W związku z tym tak ten akapit sformowałem.
Przypominam, że pan rektor jest profesorem nadzwyczajnym Akademii Kaliskiej, jeżeli ktoś by miał co do tego wątpliwości. Natomiast państwo proponują tak. Rada Miasta Kalisza w pełni popiera starania władzy i środowiska naukowego Akademii Kaliskiej w sprawie utworzenia na bazie Akademii Kaliskiej przyszłego Uniwersytetu imienia prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Szanowni Państwo, no tak jak wspomniałem, jest kwestia związana z tym, że to jest chyba raczej taka forma, jeżeli prosi, czy prosi nas o wsparcie tutaj pan profesor, to dobrze byłoby, pan rektor, dobrze byłoby to zaakcentować i nie wiem dlaczego tutaj taka niechęć do tego, żeby się gdzieś odnieść do pana rektora w tym pierwszym akapicie. I później jest taka propozycja. Ja Państwu to też przedstawię w moim stanowisku, akapit trzeci brzmi. Wieloletnie zaangażowanie i praca społeczności kaliskiej PWSZ zaowocowały przekształceniem uczelni w 2020 roku w Akademię Kaliską imienia prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. I doskonale wiemy na podstawie tego, co powiedział pan rektor, że jest to zgodne z prawdą, bo rzeczywiście uczelnia nie powstała nowa Akademia Kaliska, tylko na podstawie rozporządzenia została ona przekształcona z PWSZ. Natomiast pan radny proponuje taki oto zabieg słowny, żeby w sumie chyba podważyć tak naprawdę, bo z przykrością muszę to stwierdzić, akademickość naszej szkoły wyższej. Brzmi to tak. Wieloletnie zaangażowanie i praca społeczności kaliskiej PWSZ zaowocowały zmianą nazwy uczelni w 2020 roku na Akademię Kaliską, a sama szkoła ma szansę w 2022 roku przekształcić się w uczelnię akademicką w drodze ewaluacji naukowej, która obecnie jest na ukończeniu i wyniki poznamy niebawem. No, jeżeli byśmy robili narrację do jakiegoś serialu, nie wiem, może pan Wołoszański będzie potrzebował tutaj pomocy. Szanowni Państwo, ja dlatego proponuję odrzucenie tych poprawek, bo one, tak jak powiedziałem, pierwsza ma na celu chyba tylko i wyłącznie to, żeby gdzieś usunąć jakby wnioskodawcę z całego stanowiska, a druga jest dla mnie, czy według mnie, może nie dla mnie, bo ja tu mam jakby osobiste odczucia, ale według mnie jest troszeczkę policzkiem dla pracowników naszej uczelni, naszej akademii. Bo ja rozumiem, że ktoś może no, nie znać się jakby do końca na przepisach i tak dalej, ale no, to podkreślanie takie, że może w przyszłości. Szanowni Państwo, nie, mamy w Kaliszu Akademię, a chcemy, żeby był uniwersytet. I to tyle. I jeszcze raz przepraszam panią Karolinę Sadowską. Dziękuję bardzo. Prosimy panią radną Karolinę Sadowską o zabranie głosu. Szanowny panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowni państwo. Dziś pochylamy się nad prośbą pana dyrektora o wsparcie bardzo ambitnego celu. Celu związanego z utworzeniem Uniwersytetu Kaliskiego. Ja zdaję sobie sprawę, że jest to cel długoterminowy, ale ambitny, strategiczny i godny poparcia. Jest też niesamowicie istotny, o czym też świadczy ta nasza dyskusja, bo nad ważnymi rzeczami na ogół pochylamy się najdłużej, choć to też nie jest regułą. Szanowni Państwo, my teraz stoimy, można by rzec, na początku tej drogi, ale wszystkie ważne rzeczy od czegoś się zaczynają. Pan rektor wraz ze swoim zespołem postawił już bardzo ważny krok, o którym dzisiaj była mowa. Za moment będzie postawiony kolejny po to, by rozwój kaliskiej uczelni, dalszy rozwój pociągnął za sobą rozwój gospodarki, ale też i społeczeństwa naszego miasta, bo to, co ma się wydarzyć, utworzenie Uniwersytetu Kaliskiego da szansę nie tylko na podniesienie prestiżu uczelni, ale przede wszystkim umożliwi młodym Kaliszanom zdobycie wiedzy i umiejętności oraz realizację planów
właśnie w rodzinnym mieście, a dobrze wiemy, że gro młodych osób, które opuszczają Kalisz wyjeżdżając na studia, niestety już do niego nie wraca. Chciałam tylko powiedzieć, iż bardzo mocno kibicuję temu, co pan rektor, czego się podjął i czemu oddaje swoje serce, bo myślę, że Kalisz, który wszyscy, jak tutaj siedzimy, bardzo mocno kochamy, zasługuje na to, by ten uniwersytet faktycznie powstał. Szanowni Państwo, korzystając z okazji, że mamy pana rektora tutaj, to też chciałabym zadać kilka pytań, bo nie ukrywam, że temat bardzo jest interesujący nie tylko dla mnie, ale i dla młodych ludzi tutaj, którzy mieszkają w Kaliszu i o wiele rzeczy już dopytują. Mianowicie chciałam zapytać, w jakich dyscyplinach Akademia planuje poddać się następnej ewaluacji? Czy będzie to 6, czy też więcej dyscyplin? I czy brane jest, czy biorą Państwo pod uwagę dyscyplinę technologia żywności i żywienia? Bo w strategii niestety nie mogłam tego znaleźć, a przecież Południowa Wielkopolska w dużej mierze oparta jest na przemyśle spożywczym. Kolejne pytanie byłoby takie, ile potrzeba jest czasu, by możliwe było spełnienie wymogów ustawowych, to jest przekształcenie Akademii w uniwersytet. I ostatnie z pytań, to chciałabym się dowiedzieć, czy my jako Rada Miasta, czy miasto Kalisz, co możemy zrobić, by wspomóc jeszcze Akademię w realizacji tego celu. To, co dokonuje się dzisiaj, to, co mam nadzieję i mocno w to wierzę, się dokona, czyli ta dzisiejsza dyskusja i zabranie stanowiska w sprawie powołania Uniwersytetu Kaliskiego, to jest jedno z działań. Ale czy pan rektor widzi w dłuższej perspektywie jakieś inne działania, które by jeszcze mogły wspomóc rozwój i powstanie Uniwersytetu? Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo pani radnej. Czy pan rektor zechce tutaj udzielić? Jeśli tak, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Bardzo dziękuję za ciekawe pytania, które świadczą o tym, że państwo naprawdę się interesujecie i to jest dla mnie zaskoczenie, miłe zaskoczenie, że zwłaszcza panie interesują się szkołą, jak się rozwija. Bardzo się cieszę, bo ja jestem, trochę mam może fioła, niektórzy mówią na tym, żeby tutaj coś stworzyć w Kaliszu, a zwłaszcza zbudować uczelnię. Po tym okresie, w którym tutaj zarządzam tą uczelnią, widzę, że potencjał jest. Proszę państwa, ja przychodząc tutaj nie zastałem... Zostałem uczelnię, w której nie było działu nauki. Ja musiałem dział nauki stworzyć system dokumentacji naukowej. Musiałem umożliwić naszym naukowcom, pracownikom pisać prace naukowe, publikować te prace naukowe i jestem zaskoczony, bo myśmy już tylko za ubiegły rok uzyskali 400 impact factor na dorobku na liście filadelfijskiej na 28 pracowników naukowych. Ja byłem dyrektorem Instytutu Medycyny Wsi. Państwo może nie wiedzą, ale to jest jedyny instytut w Polski, który możemy na skalę światową pokazać i się pochwalić. Również z tego powodu, że w pewnej niszy działa, ale no i ja wiem, jak robić naukę i to, co przez ten krótki okres mi się udało zrobić, to jest dla mnie zaskakujące, ale to świadczy o tym, że jest potencjał tutaj w mieszkańcach Kalisza. Nie zawsze to byli ci pracownicy, którzy byli na świeczniku. Ja ich wyłapałem, bo jak dostali możliwość publikowania w dobrych pismach współpracy z zagranicznymi ośrodkami, to się okazało, że ktoś tam, jakiś naukowiec, o którym nikt nie wiedział, stał się wybitnym pracownikiem, który został przez nas dostrzeżony i no ja nie chciałbym zapeszać, ale myślę, że ten dorobek, jeżeli chodzi o dorobek naukowy, no jest przynajmniej w niektórych dziedzinach dobry. Jeżeli chodzi o pani radna Oliwiecka mówiła o kształceniu lekarzy i o bazie klinicznej. Ja chciałem powiedzieć, że
jeżeli chodzi o bazę kliniczną, to ja mam już podpisane umowy nie tylko z poszczególnymi szpitalami, między innymi z Kaliskim Szpitalem i dyrektorowi szpitala bardzo dziękuję za przychylność, naprawdę cenię sobie to bardzo. Mamy popodpisywane z lekarzami, ze stopniami naukowymi i nie tylko, którzy będą kształcili praktycznie studentów z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, ze szpitala w Pleszewie, w Wolicy, w Ostrowie, w Jarocinie, w Krotoszynie. Także my już mamy przygotowany harmonogram, jak te zajęcia będą się odbywały. Ale to jest, i tutaj chciałem odpowiedzieć pani radnej Oliwieckiej, to jest kwestia 3 lat, bo pierwsze 3 lata to są nauki podstawowe. Ja już od 3 lat pracuję nad tym, żeby powstawały te poszczególne laboratoria biochemiczne, chemiczne, biofizyczne, histopatologiczne i najgorsza była anatomia. I tutaj muszę powiedzieć i podziękować panu dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala, bo dogadaliśmy się, on akurat remontuje zakład patomorfologii i dogadaliśmy się, że ten zakład patomorfologii pięknie zrobiony, no ja już nie będę budował zakładu anatomii prawidłowej, bo będziemy mogli wykorzystać ten zakład patomorfologii, nie będziemy musieli na fantomach uczyć anatomii, tak jak już się to dzieje w wielu współcześnie uczelniach, które powstały, a będziemy mogli pracować w szpitalu. I tutaj muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o współpracę ze środowiskiem medycznym, to wszystkim bardzo dziękuję, bo sami się zgłaszają, bo czasami moi pracownicy, czy tam dyrektor pominie kogoś, który nie pracuje w szpitalu, a gdzieś tam ma prywatną przychodnię. Także mamy zatrudnionych 48 samodzielnych pracowników naukowych, z tego 28 profesorów zwyczajnych. Także jeżeli chodzi o to kształcenie lekarzy, to ja już do tego się przygotowuję od 3 lat. Zakłady teoretyczne mamy zrobione, kliniczne musimy oświadczenia przedstawić Polskiej Komisji Akredytacyjnej Ministerstwu Zdrowia. Mamy takie oświadczenia. Jeszcze czasami się ktoś zgłasza, którego pominęliśmy, ale to jest dla mnie miłe, że lekarze nawet z tytułami naukowymi chcą u nas pracować. To jest tyle, jeżeli chodzi o radną Oliwiecką, jeszcze tutaj pani radna chyba pytała, jak to jest w uczelniach. Ja chciałbym powiedzieć, że ta nowelizacja ustawy z 17 listopada 2021 roku stwarza możliwość utworzenia wydziału lekarskiego przed parametryzacją, bo to nie jest tak, że ta parametryzacja skończy się i będzie ogłoszona do połowy roku. Nikt tego nie powiedział. W tej chwili my dopiero kończymy składanie danych do Ministerstwa Nauki, potem będą odwołania i dlatego w tej ustawie napisano, że do dnia 31 grudnia 2022 roku o uzyskanie pozwolenia mogą ubiegać się też uczelnie, które posiadają doktoraty, prawo doktoryzowania. Dlatego, że praktycznie ministerstwo przewiduje, że do końca roku nie zostaną ogłoszone kategorie w poszczególnych dyscyplinach naukowych. No i dlatego zrobiono taką ustawę. Nie ukrywam, że również na moje pismo, ponieważ my jesteśmy w takiej sytuacji, że w 2016 roku nie poddaliśmy się parametryzacji, bo nie musieliśmy, PWSZ-y nie musiały, nie były do tego zmuszone, inne szkoły tak. I posiadamy doktoraty i nie moglibyśmy tworzyć wydziału lekarskiego. I jedyną uczelnią,
która nie jest uczelnią uniwersytecką, która posiada takie uprawnienie, jest nasza uczelnia i trudno, żebyśmy z tego nie korzystali. Ja bardzo zabiegałem i bardzo dziękuję posłom, głównie muszę powiedzieć Jasiowi Mosińskiemu, Jasiowi Dziedziczakowi, żeby pilnowali tego zapisu i ten zapis właściwie, tak jak przeanalizowałem wszystkie inne uczelnie, to właściwie z uczelni nie uniwersyteckich, tylko my się kwalifikujemy. I dlatego no wstyd by było, żeby jedyna uczelnia, która się do tego kwalifikuje, nie skorzystała z takiej możliwości. Oczywiście my możemy utworzyć i prawdopodobnie utworzymy ten uniwersytet bez opinii Rady Miejskiej Kalisza. No ale to jest wstyd, proszę Państwa, żeby wszystkie inne samorządy, które nawet nie należą do województwa wielkopolskiego, podejmują uchwały. Ba, konwent starostów województwa wielkopolskiego się zbiera w najbliższym czasie, jestem zaproszony i całe województwo wielkopolskie, wszyscy starostowie podejmą taką uchwałę, a w mieście Kaliszu takiej uchwały nie podejmują. Dla mnie to jest zaskakujące i chciałbym powiedzieć, że przykre, bo ja muszę się tłumaczyć, że nie jestem garbaty. Tutaj jeszcze mówi się o... Ja panu radnemu Grodzińskiemu muszę odpowiedzieć, że te poprawki były dla radnych. Ja tego nie widziałem wcześniej, ale tutaj mówi się o jednej rzeczy, że Rada Miasta Kalisza w pełni popiera starania władz środowiska naukowego Akademii. Proszę Państwa, ja chciałbym powiedzieć, że w Akademii bardzo sobie cenię pracowników administracyjnych, których tu się pomija. Większość pracowników to są pracownicy, którzy są dydaktykami, a nie naukowcami. W szkole wyższej są zatrudnieni naukowcy, którzy są badaczami, ale są pozatrudniani ci, którzy są dydaktykami. Są również pracownicy zaliczani do kategorii pracowników badawczo-dydaktycznych. I my w tej poprawce pomijamy zupełnie tych pracowników. My tutaj tylko mówimy o pracownikach naukowych, czyli około 20% pracowników, którzy są zatrudnieni w instytutach badawczych, które powstały dopiero 2 lata temu w Warszawie. A ja chciałbym powiedzieć, że chciałbym, żeby docenić tutaj wysiłki i pracę wszystkich pracowników uczelni, również administrację, przede wszystkim dydaktyków i również pracowników naukowych. Ja chciałbym powiedzieć, że już przekształcenie uczelni i stworzenie akademii spowodowało, że w ubiegłym roku przyjęliśmy dokładnie 1479 studentów, to jest około 35% więcej niż w poprzednich latach. A chciałbym powiedzieć, że w tej chwili jesteśmy w okresie, kiedy ten okres lat studenckich wchodzą roczniki niżu demograficznego końca lat 90. i początku lat 2000. Skończył się już ten okres, kiedy rodziło się, tak jak w 80. latach, w 83. 750 tysięcy ludzi, dzieci. Teraz już wchodzimy w ten okres, że zaczynają studiować roczniki, których się rodziło w Polsce poniżej 400 tysięcy. I wszystkie inne uczelnie typu Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska, to jest coroczny ostatnio spadek o 20-30% studentów, a my mamy wzrost, czyli zapotrzebowanie na kształcenie na poziomie akademickim jest i również zmieniło się nastawienie do naszej uczelni. Ja bardzo często spotykam się z naszymi studentami, samorząd studencki, pytam ich się, co się stało, że tyle ludzi się u nas ubiega o studiowanie. Musieliśmy zmienić nawet pewne plany studiowania, bo nie mieliśmy tyle na niektórych kierunkach tylu wykładowców. No i jedna ze studentek mówi: panie rektorze, bo już przestało być obciachem studiowanie w Kaliszu.
I proszę Państwa, to mnie najbardziej ujęło, bo o to mi chodziło, żeby studiowanie w Kaliszu nie było obciachem, a chciałbym, żeby studiowanie w Kaliszu to była ambicja i żeby się z tego szczycili nasi studenci. Także to jest taka moja uwaga, że nie możemy ograniczać tylko do pracowników naukowych, bo to jest wysiłek i kierownictwa, i administracji, i dydaktyków, i także pracowników naukowych. Jeżeli chodzi tutaj, pani pytała o dyscypliny naukowe, w jakich się będziemy oceniani, 4 dyscypliny. Te dyscypliny, no, które mają szansę być dobrze oceniane, to jest dyscyplina nauk o zdrowiu, zarządzania, nauk o bezpieczeństwie, mechanika i budowa maszyn. Jeżeli chodzi o technologię żywności i żywienia, to jest ona zaliczana do dziedzin nauk politechnicznych. Jeżeli chodzi o technologię żywności i żywienia, to mnie też się wydawało, bo jesteśmy w klastrze tym spożywczym, że będzie duże zainteresowanie. Otworzyliśmy ten wydział. Ja również zrobiłem kwerendę, badanie rynku. Jeżeli chodzi o technologów żywności, proszę Państwa, to z tych zakładów, które należą do klastra lotniczego, zgłoszono 3 miejsca pracy. Jedną zgłoszono w Nestli, drugą zgłoszono w Kaliszance i w tam na Niedźwiadach jakiś zakład, który przerabia tam, czy Siegienia, pana Siegienia zgłosił jedną osobę. Także no najpierw trzeba zbadać rynek, bo okazuje się, że tego zapotrzebowania, nie wiem, z czego to wynika, my to badamy. Ja stworzyłem przy technologii żywności, bo to jest drogi kierunek, laboratoria musieliśmy wybudować, dietetykę, żeby mogli korzystać studenci z tych samych laboratoriów, no bo na dietetykę duże zapotrzebowanie i proszę Państwa, okazuje się, że nie ma zainteresowania, jeżeli chodzi o studia na technologii żywności, a na dietetyka i kosmetologia jest oblegana. Tak, takie są zapatrywania, takie są realia studentów. Ja się cieszę, że studiują na dietetyce. Próbuję ich uczyć trochę na tej dietetyce i kosmetologii zdrowia publicznego i wychodzi to, ponieważ na kosmetologii, żeby nie tylko leczyli na przykład paznokcie rozdwajające się, tylko umieli zastosować u kobiety czy tam u pacjentki dietę i zbadali, z czego wynika to rozdwajanie paznokci. Teraz prowadzą mnie te dziewczyny z kosmetologii, z dietetyki. Prowadzę prace licencjackie i magisterskie i uważam, że takie podejście również, jeżeli chodzi o zdrowie, do tych paramedycznych kierunków jest bardzo dobrze. I teraz tutaj jeszcze odpowiem, żeby był uniwersytet, musi odbywać się kształcenie w 6 dyscyplinach, z tego mieszczący się w 3 dziedzinach nauki. My kształcimy w 4 dyscyplinach mieszczących się w 3 dziedzinach nauki. Jak już mówiłem, te 2 następne dziedziny to muszą być dziedziny zaliczane do tak zwanych nauk humanistycznych. My nie kształcimy, bo był od 1999 roku rozdział niepisany, że filia uniwersytetu kształci humanistów i artystów, a my w innych dziedzinach nauki. Mamy nauki społeczne, w tej chwili również psychologię otwieramy, ale humanistów nie mamy, dlatego moje zabiegi o to, żeby przyłączyć do naszego uniwersytetu, do naszego i stworzyć uniwersytet z filii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, bo oni posiadają i nauki humanistyczne i artystyczne. W związku z tym, że te rozmowy nie były satysfakcjonujące z panem dziekanem, to alternatywnie udałem się do księdza biskupa, ażeby stworzyć wydział teologiczny, który by umożliwił bez tej filii utworzenie uniwersytetu.
Proszę Państwa, tutaj pani radna mówiła, że i tak powstanie. Powstanie, tylko będzie wstyd, że, bo powstanie, ja zrobię wszystko, że powstanie uniwersytet, tylko będzie, jak to studenci mówią, obciach, że Rada Miejska w Kaliszu tego nie poparła, a wszystkie rady okoliczne, łącznie na przykład z Błaszkami, Uniejowem, takie uchwały podjęły, bo nie muszę się tam tłumaczyć, tylko niejednokrotnie oni mówią, niech pan przyśle uchwałę, przyjedzie, se kawę wypijemy, nie będziemy dyskutować, bo moi, tak, Uniejowie, bo moi to przyjmą bez zbędnych dyskusji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu rektorowi. Bardzo proszę, ad vocem pan przewodniczący Tadeusz Skarżyński. Dziękuję bardzo. Ja dzisiaj często zabieram głos, ale to ze względu właśnie na to, a propos stworzenia tego stanowiska, ja chciałbym się tutaj odnieść i żeby pan rektor miał też taką wiedzę, że w samym stanowisku, w kolejnych akapitach my podkreślamy właśnie to, że ten szacunek dla całej społeczności Akademii Kaliskiej jest tu w przedostatnim akapicie, zacytuję, Kalisz ma wielowiekowe tradycje akademickie sięgające czasów średniowiecza. Utworzenie Uniwersytetu Kaliskiego byłoby zwieńczeniem wieloletnich starań kaliskiego środowiska akademickiego, a jednocześnie początkiem nowego etapu w rozwoju potencjału akademickiego Kalisza i regionu. Umożliwiłoby realizację nowych ambitnych przedsięwzięć w sferze naukowej i dydaktycznej. Także my tutaj doceniamy jakby całe środowisko. Jestem jakby daleki od tego, żeby tylko i wyłącznie podkreślać jakby jedną część, jedną sferę życia naszej Akademii, czyli tylko i wyłącznie tą sferę naukową. Chcieliśmy tu wyrazić tym szacunek dla całego środowiska, więc i dla dydaktyków, i dla pracowników akademickich, ale w ostatnim akapicie rozszerzamy to jeszcze dalej, przyjmując, mam nadzieję, że przyjmując, że napisałem, przyjmując powyższe stanowisko, chcielibyśmy jednocześnie wyrazić szacunek i wdzięczność dla wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie Uniwersytetu Kaliskiego, a więc już nawet nie tylko dla naszej społeczności akademickiej, ale też dla tych środowisk społecznych, politycznych, których cieszymy się wsparciem w tym procesie starań o Uniwersytet Kaliski. I chciałbym podkreślić, że takie zdanie też jest oczywiście w naszym stanowisku, które mam nadzieję przyjmiemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, 1 lutego 2022 roku otrzymaliście Państwo do wiadomości propozycję poprawek Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej do przedmiotowego projektu uchwały. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Rozumiem, że ta poprawka najdalej idąca, która była zgłoszona, dotycząca zdjęcia tego punktu z porządku obrad, została wycofana. Potwierdzam. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie, proszę najpierw o przegłosowanie wniosku formalnego Klubu Radnych Platform. A pan radny Artur Kijewski, przepraszam, nie zauważyłem. Proszę bardzo. Pan przewodniczący Artur Kijewski, bardzo proszę. Przepraszam, wycofuję, nacisnęło przypadkowo. Przepraszam bardzo, rezygnuję z głosu, bo mi się źle nacisnęło. Przepraszam. Proszę najpierw o przegłosowanie wniosku formalnego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, aby zastąpić w całości akapit pierwszy przedstawionego stanowiska Rady Miasta Kalisza dotyczącego utworzenia Uniwersytetu Kaliskiego imieniem prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, stanowiącego załącznik do projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Kalisza dotyczącego utworzenia Uniwersytetu Kaliskiego imieniem prezydenta Stanisława Wojciechowskiego następującymi słowami. Rada Miasta Kalisza w pełni popiera starania władz i środowiska naukowego Akademii Kaliskiej w sprawie utworzenia na bazie Akademii Kaliskiej przyszłego Uniwersytetu imieniem prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Przypominam, głosujemy wniosek formalny Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Bardzo proszę.
Jeszcze prosimy Państwa radnych Konieczną Agnieszkę i Marcina Małeckiego. Zamykam głosowanie. 12 głosów przeciwnych, 4 głosy za, 6 wstrzymujących się. Wniosek formalny nie został przyjęty. I teraz proszę o przegłosowanie kolejnego wniosku formalnego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, aby zastąpić w całości akapit trzeci przedstawionego stanowiska Rady Miasta Kalisza dotyczącego utworzenia Uniwersytetu Kaliskiego imieniem prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, stanowiącego załącznik do projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Kalisza dotyczącego utworzenia Uniwersytetu Kaliskiego imieniem prezydenta Stanisława Wojciechowskiego następującymi słowami. Wieloletnie zaangażowanie i praca społeczności kaliskiej PWSZ zaowocowały zmianą nazwy uczelni w 2020 roku na Akademię Kaliską, a sama szkoła ma szansę w 2022 roku przekształcić się w uczelnię akademicką w drodze ewaluacji naukowej, która obecnie jest na ukończeniu i wyniki poznamy niebawem. Głosujemy wniosek Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Kto za, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Jeszcze oczekujemy na głos pani radnej Koniecznej. 12 głosów za, przepraszam, 12 głosów przeciw, 4 głosy za, 7 głosów wstrzymujących się. Wniosek formalny nie został przyjęty. Proszę w takim razie o przegłosowanie całej uchwały. Głosujemy całość uchwały. Kto jest za? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Proszę nacisnąć przycisk. Dwadzieścia trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Projekt uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Ogłaszam 15-minutową przerwę.
Wznawiam obrady 49. sesji Rady Miasta Kalisza. Ad 2. Uchwalenie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023, strona 4-57 materiałów sesyjnych. W dniu 1 stycznia 2022 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i w przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Jednym z wprowadzonych rozwiązań jest obowiązek uchwalania przez Radę Gminy Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Zgodnie z prowadzonymi zapisami program może być uchwalony na okres nie dłuższy niż 4 lata. Zakładane zadania będą realizowane z uwzględnieniem konieczności zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wszystkie zadania realizowane w ramach programu ukierunkowane są na przeciwdziałanie uzależnieniom oraz zminimalizowanie skutków społecznych i szkód zdrowotnych dla osób dotkniętych problemem uzależnień, w tym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Projekt programu uzyskał pozytywną opinię Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu. Ponadto projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Jeszcze poprosimy o oddanie głosu pana Lasieckiego. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Ad 3. Określenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Kalisza, strona 58-62 materiałów sesyjnych. Na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa w drodze uchwały Rada Powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. Projekt uchwały omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, a także Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Dwadzieścia trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Ad 4. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaliskiej Strefy Inwestycyjnej ulica Rozwojowa, strony od 63 do 76 materiałów sesyjnych. Opracowanie obejmuje obszar o powierzchni około 48 hektarów i położone jest w zachodniej części miasta. W obrębie Dobrzec. W chwili obecnej obszar opracowania ma dostęp do dróg publicznych wyłącznie od strony południowej. Stanowią one ulicę Batalionów Chłopskich oraz Rozwojową. W jego granicach nie jest zlokalizowana żadna zabudowa. Obszar stanowi wyłącznie grunty użytkowane rolniczo. W najbliższym sąsiedztwie na terenach po południowej stronie ulicy Batalionów Chłopskiej oraz ulicy Rozwojowej występują zakłady przemysłowo-usługowe. Pozostałe kierunki sąsiedztwa obszaru opracowania stanowią grunty orne. Wejście w życie przedmiotowego planu z zastosowaniem procedury przewidzianej ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stworzy podstawy prawne do wydania decyzji administracyjnych. Ustalenia wyżej wymienionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwalają na planowe wprowadzenie zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego poziomu ochrony poszczególnych elementów środowiska i walorów krajobrazu kulturowego. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za?
Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Dwadzieścia 3 głosy za, nie ma głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Akt 5. Zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia stypendium miasta Kalisza imieniem świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów, strona od 77 do 78. Zmiana uchwały jest doprecyzowaniem pojęcia dochodu rodziny, jaki jest przyjmowany przy postępowaniu w sprawie wnioskowania o stypendium miasta Kalisza imienia świętego Jana Pawła II. Zamieniono pojęcie dochodu netto rodziny na przychód rodziny zgodnie z powołanym artykułem ustawy o pomocy społecznej. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Dwadzieścia 3 głosy za, nie ma głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Akt 6. Ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Kalisz, strona 79 do 94 materiałów sesyjnych. Uchwała Rady Miasta Kalisza regulująca granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Kalisz została podjęta w 2019 roku. Od tego czasu na terenie miasta przybyło kilka ulic, które należy przypisać do obwodów poszczególnych szkół podstawowych. Ponadto w celu dostosowania wielkości obwodu do możliwości organizacyjnych placówek zmodyfikowano obwody poszczególnych szkół podstawowych. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia 3 głosy za, nie ma głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Akt 7. Utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego nr 6 z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Chełmskiej 18, strona od 95 do 110 materiałów sesyjnych. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe organ prowadzący może połączyć w zespół prowadzoną przez siebie szkołę podstawową z prowadzonymi przez siebie przedszkolami mającymi siedzibę na obszarze objętym obwodem tej szkoły. Utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego nr 6, w skład którego wejdą publiczne przedszkole nr 20 i szkoła podstawowa nr 6 imieniem Henryka Sienkiewicza jest korzystne z uwagi na usytuowanie jednostki w bliskim sąsiedztwie. Niesie również ze sobą oszczędności finansowe w postaci jednego pionu administracji i obsługi. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pani Barbara Oliwiecka. Proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Tak, ja nie ukrywam, że na komisji edukacji ten punkt wzbudził moją wątpliwość, gdyż no tu pani naczelnik wskazała, że rady i przedszkola i szkoły wypowiedziały się negatywnie na temat tego projektu. W kolejnym dniu dopytywałam się u pani naczelnik i uzyskałam informację, że rocznie można zaoszczędzić na tej optymalizacji, na tym połączeniu około 90 tysięcy złotych. Nie jest to kwota duża, ale jednocześnie przy tak obecnych cenach inflacji i drożejących kosztów energii, pracy i wszystkiego i gazu, no każdy grosz jest tutaj ważny. Moje pytanie jest takie, czy planujecie Państwo jeszcze inne takie połączenia, żeby zoptymalizować koszty? Czy to jest taki rodzaj pilotażowej, jakby tutaj, no nie inwestycji, ale takiego procesu? To jest pierwsze moje pytanie. I drugie, tak mam nadzieję, że jeżeli Rada tutaj wyrazi zgodę na to i przyjmie ten projekt uchwały, to czy po 2 latach, po obserwacji, bo konkurs, rozumiem, będzie rozpisany na 2 lata czy na 4 lata,
czy można przyjąć taki okres, w którym będziemy się przyglądać tej sytuacji, żeby ewentualnie, kiedy coś się okaże, że nie działa, wrócić do poprzedniej formy, czyli do dwóch placówek oddzielnych z dwoma dyrekcjami. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Poprosimy panią naczelnik. Dzień dobry. Szanowni państwo, czy słychać mnie? Tak, słychać. Proszę mówić. Dziękuję. Ja może zacznę od tego drugiego pytania. Konkurs będzie ogłoszony, tutaj ta decyzja dzisiejsza zapadnie pozytywna, uchwała wejdzie w życie. Będziemy ogłaszać konkurs na dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego numer 6. Nie będziemy ogłaszać konkursu na dyrektora przedszkola publicznego numer 20 i dyrektora szkoły podstawowej numer 6. A zatem ta jedna administracja w tej formule będzie funkcjonować. Maksymalne powierzenie stanowiska jest na 5 lat. Oczywiście to też zależy od tego, czy będziemy mieć rozstrzygnięcie pozytywne, no bo wiadomo, że w sytuacji, kiedy takiego rozstrzygnięcia nie ma, to te porozumienie uzyskuje się w zakresie powierzenia stanowiska z organem nadzoru pedagogicznego, więc myślę, że dopiero wówczas będziemy mogli ostatecznie powiedzieć, jak zostanie powierzony konkurs. Natomiast naszym zamiarem jest oczywiście wybranie dyrektora na pełną kadencję i z tym zamiarem będziemy ogłaszać konkurs. Czy jest możliwość? Oczywiście każda zmiana w każdą stronę jest możliwa, tak? Bo to wszystko zależy od tego, jakie zamiary, jakie decyzje są podyktowane odpowiednimi analizami i poddane pod głosowanie Wysokiej Rady. Jeżeli taka sugestia czy spostrzeżenie po kilku latach będzie, to w każdą ze stron jest możliwy ruch, tak? To nas nie blokuje. Niemniej jednak po obserwacji już obecnie czterech funkcjonujących zespołów szkolno-przedszkolnych widzimy, że ta formuła oprócz, wiadomo, to nie są wielkie korzyści finansowe, ale mają bardzo duże korzyści organizacyjne. Dyrektorzy, którzy zarządzają zarówno szkołą, jak i przedszkolem, mają możliwość realizacji zarówno tych przedszkolnych zadań, jak i szkolnych, przesuwania, głównie mówię tutaj o pracownikach jakichś zastępstw, jakichś organizacji, placówek w sensie porządkowych czynności, czy pracowników obsługi, ale też duże wsparcie pracowników administracji. Nie udałoby nam się wygospodarować takiej dużej ilości etatów do wsparcia zarówno tylko szkoły podstawowej, jak i tylko przedszkola. Mówię tutaj głównie o sekretariacie, o pracownikach do spraw kadr, płac. Ta osoba będzie obsługiwała zarówno jedną, jak i drugą placówkę, więc to obserwujemy w zespołach szkolno-przedszkolnych, to naprawdę dobrze działa i myślimy, że to jest jeden też z głównych argumentów, właśnie ta organizacja pracy placówek. Tak? Czy to jest pilotaż? Pytanie pierwsze. Na pewno to, co czynimy, jest inną formułą niż dotychczas, czyli takie szukanie oszczędności, ale jednocześnie z naciskiem na to, żeby uczniom, dzieciom, rodzicom niewiele się zmieniło, a jeśli się ma zmieniać, to zmieniać ma się na lepsze. I ta formuła jest tak wyszukanym przedsięwzięciem, że łączy nam administrację, obsługę, nie rusza nam funkcjonowania samej placówki, czyli ilości oddziałów zarówno w przedszkolu, jak i w szkole podstawowej. Więc na pewno uważam, że z tego punktu widzenia warto się temu przyjrzeć w innych placówkach, tak? I będziemy analizować, czy w przyszłości jesteśmy w stanie coś takiego zrobić. Tutaj jest przede wszystkim czynnik ważny, wielkość placówki i bliska lokalizacja szkoły i przedszkola. Więc też nasze możliwości są ograniczone, ale takie analizy czynimy. Na dzień dzisiejszym jednak jest trudno powiedzieć, czy one będą na tyle z naszego punktu widzenia uzasadnione ekonomicznie, czy będą w ogóle warte przedstawienia Wysokiej Radzie. Także w pewnym sensie można powiedzieć, że to jest jakiś taki zalążek tego, co gdzieś podlega dalszemu badaniu. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma więcej głosów, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za?
Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę nacisnąć odpowiedni przycisk. Trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Ad 8. Budżetu obywatelskiego miasta Kalisza na 2023 rok, strona 111 do 139 materiałów sesyjnych. Budżet obywatelski miasta Kalisza to jedna z form partycypacji mieszkańców Kalisza w procesie podejmowania decyzji odnośnie sposobu wydatkowania określonej części budżetu miasta Kalisza. Poprzez zgłaszanie propozycji zadań do realizacji oraz udział w głosowaniu Kaliszanie mają realny wpływ na kierunek rozwoju miasta, wskazując sprawy, które są dla nich najważniejsze. Mogą to być różnego rodzaju inwestycje, remonty i modernizacje, ale również wydarzenia kulturalne czy sportowe. Budżet obywatelski jest więc znaczącym narzędziem dialogu między organami zarządzającymi miastem a społecznością lokalną, która w ten sposób może wyartykułować swoje potrzeby. Jest to również doskonała forma aktywizacji i integracji środowisk lokalnych, wpływająca na pogłębienie zaangażowania mieszkańców w rozwój miasta i kreowanie jego wizerunku. Projekt uchwały szeroko omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, a także Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego i Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza, które wypracowały wnioski dotyczące przedmiotowego projektu uchwały. Zamieszczono je w systemie e-sesja. Pozwolą Państwo, że odczytam ich treść. Wniosek Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza. Komisja na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2022 roku podjęła wniosek w sprawie nadania zapisowi ustępu 20 w rozdziale 8 w paragrafie 8 projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Kalisza na 2023 rok następującego brzmienia: jeżeli oferta na realizację wybranego projektu przewyższa o 20% kwotę, jaką miasto Kalisz przeznaczyło na jego wykonanie, wówczas decyzję o realizacji podejmuje prezydent miasta Kalisza. I drugi wniosek Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Komisja na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2022 roku po szczegółowym omówieniu projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Kalisza na 2023 rok zawnioskowała, aby nadać zapisowi ustępu 20 w rozdziale 8 paragrafie 8 następujące brzmienie: jeżeli oferta na realizację wybranego projektu przewyższa od 20 do 50% kwotę, jaką miasto Kalisz przeznaczyło na jego wykonanie, wówczas decyzję o realizacji podejmuje prezydent miasta Kalisza. W przypadku, kiedy oferta przekroczy o ponad 50% zabezpieczone środki, zadanie nie będzie realizowane. Ponadto na podstawie wniosków przygotowana została autopoprawka. Proszę Dagmarę Pokorską, pełniącą obowiązki Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta, o zabranie głosu w tej sprawie. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Przedstawiam autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miasta z dnia 3 lutego 2022 roku w sprawie budżetu obywatelskiego miasta na 2023 rok. W rozdziale 8, paragrafie 8 projektu regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Kalisza na 2023 rok, stanowiącego załącznik do projektu uchwały Rady Miasta Kalisza z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Kalisza na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany. Ustęp 20 otrzymuje brzmienie: jeżeli oferta na realizację wybranego projektu przewyższa o 20 do 35% kwotę, jaką miasto Kalisz przeznaczyło na jego realizację, decyzję o jego realizacji podejmuje prezydent miasta Kalisza. Po ustępie 20 dodaje się ustęp 21 w następującym brzmieniu: jeżeli oferta na realizację wybranego projektu jest wyższa niż 35% kwoty, jaką miasto Kalisz przeznaczyło na jego realizację, projekt nie będzie realizowany. To jest cała autopoprawka. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pani Barbara Oliwiecka, proszę bardzo. Dziękuję ślicznie, Panie Przewodniczący, i chciałam zabrać głos, ale nie w kontekście autopoprawki, którą tutaj popieramy, bo faktycznie trzeba ten margines cenowy zostawić, natomiast w kontekście całego budżetu obywatelskiego. Na komisjach zgłaszaliśmy jako klub kilka naszych takich uwag, poprawek. Nie ukrywam, że oczekiwałam, że
urząd tutaj sam wprowadzi autopoprawkę, jeżeli chodzi o terminy. Bo tak, jednym z naszych takich, może nie zarzutów, ale uwag było to, że są bardzo krótkie terminy, jeżeli chodzi o odwołanie się w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku do budżetu obywatelskiego i oraz o na uzupełnienie wniosku. Na uzupełnienie wniosku w regulaminie jest przewidziane 7 dni. My składamy jako klub poprawkę, te wnioski wysłałam tutaj na czacie, żeby dopisać tam w paragrafie 4, rozdział 4, paragraf 4, punkt 4, czyli dopisać 7 dni roboczych, dopisać to słowo roboczych, żeby na uzupełnienie lub poprawienie projektu po prostu było nie 7 dni, tylko 7 dni roboczych. To jest nasz pierwszy wniosek. Drugi wniosek dotyczy rozdziału 7, paragraf 7, punkt 1, czyli wnioskodawca może złożyć do prezydenta miasta Kalisza odwołanie wraz z jego uzasadnieniem w terminie 7 dni. To 7 dni to w zasadzie jest 5 dni roboczych i szanowni państwo, jak się spojrzy na harmonogram, na załącznik 7, to ten termin odwołania przypada akurat dokładnie w sam środek wakacji, od 15 lipca do 12 sierpnia. To jest okres urlopowy i pewnie trudno może być niektórym osobom zgrać to ze swoimi planami, pisanie odwołań i tym podobne rzeczy. Dlatego proponujemy, żeby zamiast zastąpić określenie w terminie 7 dni, zastąpić określeniem w terminie 10 dni roboczych. I tutaj od razu pragnę uspokoić, że analizując harmonogram, to nie będzie miało wpływu na harmonogram, bo prezydent zawsze potem będzie miał jakkolwiek jeszcze ponad 12-14 dni na to, żeby się odwołać do, rozpatrzeć to odwołanie. Także to są dwa wnioski naszego klubu. I trzeci wniosek to jest wniosek, który już składamy corocznie chyba, odkąd się pojawił ten zapis, czyli rozdział 6, paragraf 6, punkt 1. Po zakończonej weryfikacji i opiniowaniu projektów, karty weryfikacji zostają przekazane do prezydenta miasta Kalisza, który decyduje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu projektu pod głosowanie. Tu wnioskujemy o usunięcie w całości tego zapisu. Stoimy na stanowisku, że merytoryczna ocena, weryfikacja projektów złożonych przez, weryfikacja przez wydziały, powinna być tutaj wystarczająca i decydująca, nie powinno to być miejsca na jakąkolwiek inną uznaniowość. Te trzy wnioski składam i bardzo je proszę poddać pod głosowanie. Natomiast jeszcze tu mam uwagę, ponieważ na komisji wywiązała się dość duża dyskusja, rozmowa odnośnie tego, że w regulaminie jest zakaz zakaz przekładania wniosków, które odnoszą się do terenów zagrożonych, czyli terenów na przykład właśnie powodziowych. Przy czym te tereny są oczywiście atrakcyjne dla mieszkańców Kalisza, bo tam się uprawia sporty i tam się odbywa parkrun i tam ludzie spacerują, więc ten teren faktycznie wymaga dofinansowania. Tutaj w drodze dyskusji, rozmów faktycznie uznałam rację i radnych i pani naczelnik, że nie ma sensu precyzować czy zgłaszać jakiś poprawek. Komisja Edukacji i Nauki wyszła z takim wnioskiem, że te inwestycje, o które wnioskowali mieszkańcy już w zeszłym roku i były odrzucone, należałoby może zrealizować troszkę w innym trybie. Ja tylko przypomnę, że 12 sierpnia 2021 roku złożyliśmy jako klub Polska 2050 do pana prezydenta wraz z wnioskami budżetowymi na rok 2022 złożyliśmy taką propozycję, czyli wykonanie zadań wzdłuż ścieżki rekreacyjnej Aquapark Most Kolejowy, które zostały negatywnie zweryfikowane w budżecie obywatelskim z uwagi na konieczność uzgadniania projektu z Wodami Polskimi. I to obejmowało trzy takie inwestycje. Ławki na początku ścieżki, toaletę automatyczną i montaż źródełek wśród ścieżki pieszo-rowerowej. Te nasze wnioski nie zostały uwzględnione, ale tutaj rozumiem teraz na komisji padła taka propozycja, żeby jednak nawet już cała Komisja Edukacji
i Sportu zwróciła się do pana prezydenta, żeby spotkać się z tymi wnioskodawcami, nie ignorować ich wniosków i jakoś spróbować te inwestycje zrealizować w drodze innej niż budżet obywatelski. To chciałam tutaj mocno przypomnieć, bo na tym nam zależało. Także w tym temacie nie składamy żadnej poprawki. Natomiast tak jak mówię, te trzy poprawki, czyli wydłużenie terminu uzupełnienia wniosku, wydłużenie terminu odwołania i wykreślenie paragrafu, który tutaj wskazuje na pewną uznaniowość prezydenta. Także bardzo proszę o poddanie pod głosowanie naszych poprawek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę panią radną Karolinę Sadowską. Szanowny panie przewodniczący, panowie prezydenci, wysoka rado, szanowni państwo. Głosujemy znowu nad bardzo, bardzo ważną uchwałą miasta Kalisza, uchwałą, nad którą pracujemy praktycznie corocznie. W tym roku postanowiliśmy wprowadzić ten punkt, który zawiera w sobie pewne klamerki, czyli informacje, o ile oferta na realizację danego projektu może przewyższyć to, co miasto Kalisz zarezerwowało w ramach środków tutaj przeznaczonych na budżet obywatelski. I to jest punkt, o którym rozmawialiśmy praktycznie na wszystkich komisjach. Pojawiały się wnioski formalne, wypracowywaliśmy pewne rozwiązania. Chciałam tylko powiedzieć o tym, iż ta autopoprawka przedstawiona przez pana prezydenta w mojej ocenie zawiera rozwiązanie kompromisowe. Za każdym razem, kiedy pojawiał się konkretny wniosek o zmianę tego punktu, tuż przed i w trakcie, ale przede wszystkim tuż po, pojawiała się również żywa dyskusja doprecyzowująca to, na co możemy sobie pozwolić. I to, o czym już mówiła pani naczelnik Pokorska, ten zapis, że jeżeli dana oferta przekroczy to, co miasto Kalisz zabezpieczyło na realizację od 20 do 30%, wydaje się być naprawdę optymalne, da to możliwość panu prezydentowi na realizację dobrych projektów i takich projektów, które zostały wybrane przez bardzo szerokie grono mieszkańców miasta Kalisza. Więc da zarówno panu prezydentowi, jak i tutaj radnym miasta Kalisza możliwość realizowania potrzeb dużego grona mieszkańców. Natomiast też stoję jednak na stanowisku, iż budżet nie jest oczywiście z gumy i powinniśmy wprowadzić zapis też ograniczający realizację tych bardzo, bardzo niedoszacowanych projektów, więc jeżeli jakiś projekt przekroczy tutaj 35%, no to realizowany nie będzie. Czy ten zapis się sprawdzi, czy nie? Myślę, że w takim kształcie zaproponowanym w autopoprawce powinien się sprawdzić. Natomiast życie zweryfikuje i myślę, że w przyszłym roku o tej porze no będziemy już wiedzieli, czy to jest właściwe, czy nad tym punktem jeszcze należałoby się troszkę pochylić. Tak jak mówię, punkt jest bardzo istotny w kontekście partycypacji społecznej. Jeżeli chodzi o budżet obywatelski, to jest narzędzie, z którego korzystam już od bardzo wielu lat. I do korzystania z niego zachęcam również mieszkańców miasta Kalisza i liczę na to, że kolejna edycja będzie edycją, którą tutaj miasto zrealizuje z sukcesem, czego życzę i miastu, i panu prezydentowi, pani naczelnik. Także bardzo proszę o przyjęcie autopoprawki przedstawionej przez pana prezydenta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, ogłaszam 5 minut przerwy technicznej na wprowadzenie wniosków formalnych.
Wznawiam obrady 49. sesji Rady Miasta Kalisza. Zgodnie ze statutem miasta jako pierwsza głosowana będzie autopoprawka. Proszę zatem Państwa... Przepraszam Panie Przewodniczący, może sprawdźmy kworum, jeśli można. Przepraszam. Proszę. O sprawdzenie kworum. Dobrze, proszę o naciśnięcie przycisku kworum. Jeszcze proszę Państwa Radnych, Pana Radosława Kołacińskiego, Sławomira Lasieckiego i Piotra Morzińskiego oraz, przepraszam, bo nie zauważyłem, jeszcze Pani Magdalena Walczak. Proszę Państwa Radnych o potwierdzenie obecności na posiedzeniu Rady poprzez naciśnięcie przycisku kworum. Państwa Radnych, Panią Walczak, Magdalenę, Radosława Kołacińskiego, Lasieckiego, Sławomira i Mrozińskiego Piotra. Proszę o potwierdzenie obecności jeszcze Panią Walczak, Magdalenę i Pana Lasieckiego, Sławomira. Panie Przewodniczący, Pani Magda Walczak ma jakiś problem techniczny, ona dołączy za chwilę, próbuję chyba coś tam pozmieniać, dobrze? Przepraszam, ale nie słychać, troszeczkę niewyraźnie Panią słychać. Pani Magda Walczak zgłaszała jakieś problemy techniczne, okay. Proszę rozpoczynać, a ona dołączy w trakcie, coś musi zmienić w ustawienie. No to poczekamy jeszcze małą minutkę. Czekamy jeszcze za potwierdzeniem obecności pani radnej Magdaleny Walczak. Sądzę, że... O, jest, tak? W posiedzeniu w tej chwili uczestniczy 22 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada... 23, tak, czyli już mamy wszystkich.
mamy wszystkich obecnych, możemy obradować i podejmować decyzje. Proszę zatem o przegłosowanie autopoprawki do projektu uchwały. Głosujemy autopoprawkę prezydenta do projektu uchwały. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Dwadzieścia 3 głosy za, nie ma głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Dziękuję bardzo, autopoprawka została przegłosowana. Zatem głosowanie wniosków komisji, które odczytałem wcześniej, stało się niecelowe. Przechodzimy do głosowania wniosków do budżetu obywatelskiego Klubu Radnych Polska 2050. Głosowanie, wniosek numer 1 Klubu Radnych Polska 2050, aby w rozdziale 4, paragraf 4, ustęp 4 regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Kalisza na 2023 rok, stanowiącego załącznik do projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Kalisza na 2023 rok, posłowie dni dopisać słowo roboczych. Głosujemy wniosek formalny. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Jeszcze oczekujemy na głos pana Lasieckiego. Za wnioskiem głosowało 10 radnych, przeciw było 12, jeden głos wstrzymujący się, wniosek nie został przyjęty. Kolejny wniosek. Wniosek numer 2 Klubu Radnych Polska 2050, aby w rozdziale 7, paragraf 7, ustęp 1 regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Kalisza na 2023 rok, stanowiącego załącznik do projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Kalisza na 2023 rok, określenie w terminu 7 dni zastąpić określeniem w terminie 10 dni roboczych. Głosujemy wniosek formalny Klubu Radnych Polska 2050. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dziewięć głosów za, 12 głosów przeciw, 2 wstrzymujące się. Wniosek formalny nie został przyjęty. I kolejny wniosek. Wniosek numer 3 Klubu Radnych Polska 2050, aby w całości usunąć zapis znajdujący się w rozdziale 6, paragraf 6, ustęp 1 regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Kalisza na 2023 rok, stanowiącego załącznik do projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Kalisza na 2023 rok. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Sześć głosów za, 12 głosów przeciw, 5 wstrzymujących się. Wniosek formalny nie został przyjęty. Teraz proszę o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia 3 głosy za, nie ma głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką. Ad 9. Wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych z dotychczasowymi najemcami na czas nieoznaczony oraz na czas oznaczony, strona 140 do 141 materiałów sesyjnych. W świetle zapisów ustawy o samorządzie gminnym podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zasad między innymi
wynajmowania nieruchomości na czas nieoznaczony zastrzeżone zostało do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Zgodnie z uchwałą w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Kalisza Miasta na prawach powiatu, prezydent miasta Kalisza może po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat zawierać kolejne umowy najmu z tą samą stroną, gdy przedmiotem jest ta sama nieruchomość albo jej część. W przypadku kolejnych umów zawieranych na czas oznaczony, łączny okres ich trwania wraz z pierwszą umową nie może przekroczyć 10 lat. W przypadku wskazanych w projekcie uchwały lokali użytkowych, łączny okres umów najmu zawieranych na czas określony wynosi już 10 lat. W sytuacji, gdy coraz mniej jest chętnych na wynajem lokali użytkowych i wiele osób rezygnuje z prowadzenia działalności, w pełni zasadne jest utrzymanie dotychczasowego najemcy. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne. Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Głosy za, nie ma głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Ad 10. Zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. Niniejszą uchwałą wprowadzone są zmiany wynikające ze zmiany sposobu przygotowania projektów uchwał Rady Miasta Kalisza, Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Od 2022 roku zmiany będą wprowadzane w formie tabelarycznej, a nie jak do tej pory w formie opisowej. Ponadto w uchwale budżetowej na 2022 rok dodaje się załącznik numer 18 pod nazwą Środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i ich przeznaczenie na 2022 rok. Autopoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście Państwo 28 stycznia. Proszę Anetę Ochocką, skarbnika miasta Kalisza, o zabranie głosu w tej sprawie. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo Radni. W dniu 21 stycznia bieżącego roku otrzymaliśmy od Wojewody Wielkopolskiego pismo informujące o zwiększeniu dotacji celowej z rezerwy celowej na pierwszy kwartał 2022 roku na kwotę 35 tysięcy złotych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych i kosztów obsługi tego systemu. W związku z powyższym środki te wprowadzamy do planu budżetu miasta jako dotację celową z budżetu państwa. Termin wypłaty tych dodatków ustalono do końca 31 stycznia, do końca lutego bieżącego roku. W związku z powyższym sporządziliśmy autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miasta Kalisza z dnia 3 lutego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, w której łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na bieżący rok zastępuje się kwotą 676 585 577 zł 46 groszy. Łączną kwotę dochodów bieżących zastępuje się kwotą 626 597 471 zł 97 groszy. Łączną kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zastępuje się kwotą 83 416 121 zł. Łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2022 rok zastępuje się kwotą 707 725 241 zł 38 groszy. Wydatki budżetu miasta zastępuje się kwotą 453 980 zł 975 groszy. W załączniku numer 1, 2, 4 i 5 wprowadza się stosowne zmiany. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, a także Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Natomiast całościowo projekt uchwały wraz z autopoprawką pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos?
Jeżeli nie, poproszę najpierw o przegłosowanie autopoprawki. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Prosimy o oddanie głosu jeszcze pana Tomasza Bezena i pana Lesieckiego Sławomira. Zamykam głosowanie. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką. Kto z Państwa jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Głosy za, nie ma głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką. Ad 11. Zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie na 2022 rok sporządzonych na podstawie wniosków naczelników wydziałów oraz dyrektorów jednostek są zawarte w uzasadnieniu projektu uchwały. Autopoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście Państwo 28 stycznia. Proszę Anetę Ochocką, skarbnika miasta Kalisza, o zabranie głosu w tej sprawie. Szanowni Państwo, w związku z koniecznością wprowadzenia do planu budżetu miasta dotacji celowych z budżetu państwa wprowadzamy autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miasta Kalisza. Łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2022 rok zastępuje się kwotą 681 935 577 zł 46 groszy. Łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2022 rok zastępuje się kwotą 713 075 241 zł 38 groszy. Dodatkowo dokonuje się zmian w załącznikach numer 1, 2, 3 i 4. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Prawa Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, a także Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Natomiast całościowo projekt uchwały wraz z autopoprawką pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Szanowni Państwo, pragnę jedynie dodać, że po uchwaleniu dokumentu uchwała zostanie uzupełniona w podstawie prawnej o numer wcześniej podjętej uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadzającej techniczne zmiany. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę najpierw o przegłosowanie autopoprawki. Kto jest za? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę nacisnąć przycisk. Głosy za, nie ma głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk.
23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką. A12. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2022-2043. Podjęcie uchwały dotyczy urealnienia wartości budżetowych w załączniku nr 1 oraz zmian w załączniku nr 2 pod nazwą Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, które wprowadzono na podstawie wniosków naczelników wydziałów oraz kierowników jednostek. Autopoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście Państwo 28 stycznia. Proszę Anetę Ochocką, skarbnika miasta Kalisza, o zabranie głosu w tej sprawie. Szanowni Państwo, zgodnie z tym, co czytał Pan Przewodniczący, urealnia się wartości budżetowe w związku z wprowadzonymi zmianami zarówno do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej, tej czysto technicznej, i tej drugiej, która zawiera już te trzy zmiany. Stosownie do powyższego, podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Miasta Kalisza jest w pełni uzasadnione. Dziękuję. Dziękuję. Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Natomiast całościowo projekt uchwały wraz z autopoprawką pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę najpierw o przegłosowanie autopoprawki. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Dwadzieścia trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Dziękuję. Teraz proszę o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką. Kto jest za, proszę naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw i kto się wstrzymał, proszę naciśnięcie przycisku. Dwadzieścia trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką. A 13. Zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu opracowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa 1. Osoby młode na rynku pracy. Działanie 1.1. Wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z pismem Wojewódzkiego Urzędu Pracy tutejszy urząd zobowiązany został przez instytucję pośredniczącą do złożenia do Wojewódzkiego Urzędu Pracy uaktualnionego wniosku o dofinansowanie projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kaliskim. Piątka rzymska realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały Komisje Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Dwadzieścia trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Ad 14. Ustalenia składu osobowego Komisji Skarg i Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Rada Gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Radny Piotr Broziński zrezygnował z członkostwa w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza, zatem podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Dwadzieścia trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Ad 15.
ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza. Radna Magdalena Walczak zrezygnowała z członkostwa w Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza. Zatem podjęcie uchwały jest uzasadnione. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa jest radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Dwadzieścia głosy za, nie ma głosów przeciwnych, jeden głos wstrzymujący się. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Akt 16. Ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza. Radny Piotr Broziński wyraził chęć członkostwa w Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza. Zatem podjęcie uchwały jest uzasadnione. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest z Państwa radnych jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Dwadzieścia głosy za, nie ma głosów przeciwnych, jeden głos wstrzymujący się. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Akt 17. Rozpatrzenia skargi pana na dyrektora drugiego liceum ogólnokształcącego imieniem Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. Skarga została rozpatrzona zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę naciśnięcie przycisku. Dwadzieścia trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Akt 18. Rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany nazwy Ronda Unii Europejskiej na Romana Dmowskiego. Petycja została rozpatrzona zgodnie z ustawą o petycjach. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Dwadzieścia głosów za, jeden głos przeciwny, dwa wstrzymujące się. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Kolejny punkt mamy, punkt szósty rzymski. Przyjęcie raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla Kalisza Miasta na prawach powiatu na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2022. Za lata 2019-2020, strony 142-180. Z raportem zapoznała się Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan Grzegorz Chwiałkowski. Pan Grzegorz Chwiałkowski, bardzo proszę. Nie słyszymy. Coś chyba z mikrofonem jest nie tak, bo nie słyszymy nic.
słychać pana, panie Grzegorzu. Ja pana słyszę. Tak, proszę słychać. Słychać. To udzielimy głosu w tej chwili pani radnej Barbary Oliwieckiej, bo pan Grzegorz ma w tej chwili jakieś problemy techniczne. Proszę bardzo. Szanowni radni. Panie prezydencie, Wysoka Rado. Przestudiowałem program przyjęcia raportu o wykonaniu programu ochrony środowiska i nic nie znalazłem o pięknych sprawach z lat okupacji. Jak się orientujemy w okupacji, do parku Polakom nie wolno było chodzić, no więc ja z rodzicami chodziłem do tak zwanego Borlasku, gdzie w tej chwili jest cmentarz żołnierzy radzieckich. I teraz nadmienię, co mnie w tej chwili bardzo smuci. W tej chwili przez całą zimę do parku z rzeki Prosny woda nie płynęła. Także cała ta struga jest zaniedbana. Natomiast w parku Borlasku, gdzie jest stawek, w czasie okupacji były czerwone ryby i woda normalnie ze stawku przepływała do rzeki Prosny. W tej chwili stawek też wody nie otrzymuje, choć poziom wody w Prośnie jest wysoki. I również nadmieniam, że w ciągu chyba 80 lat ten stawek nie był w ogóle pogłębiany i w tej chwili w tym stawku lustro wody, to jak jest woda, to jest najwyżej pół metra wody, a tak resztę jest wszystko szlam. I w tej chwili bym prosił środowisko, bo w tej chwili kanał, który odprowadza wodę z jeziorka do rzeki Prosny, jest cały zawalony liściami, bo ci, co sprzątają liście, to ich ten kanałek w ogóle nie obchodzi. I prosiłbym bardzo, żeby już jutro te liście usunąć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Zgłaszała się pani radna Barbara Oliwiecka, ale nie wiem. Tak. Proszę bardzo, pani radna Barbara Oliwiecka. Dziękuję, panie przewodniczący. Panowie prezydenci, szanowni radni, ja chciałam zwrócić uwagę tylko na zapisy w tym raporcie. Nie wiem, czy wszyscy z państwa mieli czas, żeby się zapoznać z tym raportem. Chciałam zwrócić uwagę na dysproporcje pomiędzy punktami, które dotyczą ochrony powietrza atmosferycznego. Tam mamy inwestycje drogowe, modernizacje, budowy, remonty oraz takie dwa punkty jak rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego oraz rozwój systemu ścieżek rowerowych, infrastruktury rowerowej. W zasadzie w tych dwóch ostatnich punktach, czyli przy modernizacji transportu publicznego i infrastruktury rowerowej, nie mamy nic w ostatnich dwóch latach, 2019 i 2020. Oczywiście zawsze mamy szeroką listę prac drogowych, o które można się spierać, w jaki sposób one poprawiają powietrze atmosferyczne. Natomiast to, co mnie interesuje, to jest właśnie ta dysproporcja pomiędzy tymi inwestycjami, nakładami na alternatywne, nawet nie alternatywne, tylko inne środki transportu niż samochody w naszym mieście, i na to zwracam uwagę i apeluję, żeby w tych dwóch punktach naprawdę zintensyfikować działania w kolejnych latach, bo informacja o tym, że w 2019 nie wycofano z eksploatacji żadnych autobusów i nie zakupiono nowych, no nie jest żadną potwierdzeniem żadnej działalności. A na przykład na ścieżki rowerowe w 2019 roku wydano 740 tysięcy, a w 2020 przynajmniej według tego raportu nic. Czasami też zwracam na to uwagę, że czasami drobne usprawnienia dla rowerzystów, o które też wnioskowaliśmy w budżecie, jak na przykład jakieś parkingi rowerowe zadaszone chociażby przy Urzędzie Miasta czy przy szkołach, to też ma wpływ i zachęca ludzi do korzystania z rowerów. Także tak tylko chciałam zwrócić uwagę na te właśnie dysproporcje i te punkty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze w tym punkcie chciałby zabrać głos?
Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie raportu do wiadomości. Punkt 7 rzymski, odpowiedzi na interpelacje. Z informacji przekazanych przez Kancelarię Rady Miasta wynika, że radni, którzy złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, otrzymują na bieżąco odpowiedzi na piśmie w terminie zgodnym ze statutem Kalisza. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, przechodzimy do następnego punktu. Punkt 8 rzymski, interpelacje. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Pani radna Barbara Oliwiecka, bardzo proszę. Prosimy panią radną. Dziękuję panie przewodniczący. Ja składam jedną interpelację, dotyczącą Stanicy Harcerskiej. W skrócie, interpelacja nie jest długa, więc pozwolę sobie ją trochę odczytać. Co roku miasto Kalisz organizuje konkurs ofert, otwarty konkurs ofert na prowadzenie Stanicy Harcerskiej w Szałę i co rok i rok rocznie wygrywa Związek Harcerstwa Polskiego. ZHP z sukcesem przyciąga młodzież, organizując dla nich zbiórki, półkolonie, obozy, warsztaty i tym podobne wydarzenia. Stanica Harcerska jest bardzo atrakcyjnym miejscem do prowadzenia takiej działalności. Niestety odnoszę wrażenie, że jej potencjał mógłby być jeszcze lepiej wykorzystany. Obiekt ten wymaga, obiekt i tereny wokół wymagają inwestycji i nakładów, które ciężko zaplanować i zrealizować, gdy okres dzierżawy jest za każdym razem tak krótki. Moją uwagę na ten problem zwróciły osoby związane z ZHP, które twierdzą, że istnieje szansa na pozyskanie środków zewnętrznych i zainwestowanie ich na terenie Stanicy Harcerskiej. Dlatego wnioskuję, aby kolejny konkurs ofert na prowadzenie Stanicy Harcerskiej został przeprowadzony z uwzględnieniem dłuższego okresu dzierżawy i po konsultacji ze ZHP. Jednocześnie pragnę przypomnieć, że 22 lutego obchodzimy Dzień Myśli Braterskiej, czyli święto przyjaźni obchodzone przez harcerzy na całym świecie. Harcerze nieraz pokazali nam, społeczeństwu, jacy są czynni i pomocni. W okresie pandemii bez rozgłosu, jako jedni z pierwszych, zaczęli pomagać mieszkańcom i kontynuują to, wyprowadzając psy, robiąc zakupy do tej pory. Dlatego apeluję, aby w ten szczególny dzień, 22 lutego, wyróżnić ich i podziękować za ich działania, choćby poprzez okolicznościowe wyświetlenie na kaliskim ratuszu lilijki czy upamiętniającego napisu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy w tym punkcie ktoś jeszcze chce zabrać głos? Jeśli nie, pozwolę sobie udzielić głosu. Takie dwie drobne sprawy chciałem tutaj, na które chciałem zwrócić uwagę. Na Zatoce Przystankowej, na ulicy Romańskiej, nie ma latarni, jest po drugiej stronie ulicy, ale sama wiata to nie w ciemnościach. Może uda się zamontować i to poprawiłoby bezpieczeństwo zarówno osób czekających, jak i kierowców w tym miejscu. Natomiast druga rzecz to w Śródmieście mamy rewitalizowane planty, ustawiona jest mała architektura. Może trzeba pomyśleć o miejskich hotspotach w niektórych punktach. Wiele osób pracuje zdalnie, więc gdyby był na mieście darmowy internet, mogliby pracować przy ratuszu, w parku, na skwerach. I tym bardziej, jeśli byłyby tutaj jeszcze stoliki. Wiadomo, można też to samo wykonywać w kawiarniach, ale tam no niestety to jest odpłatne. Dziękuję bardzo. W formie pisemnej przekażę do Kancelarii Rady te króciutkie sprawy. Dziękuję bardzo. Czy w tym punkcie są jeszcze zgłoszenia? Jeśli nie, przechodzimy do następnego punktu, zapytania radnych. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Następny punkt, 10. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan prezydent. Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, szanowni państwo. W związku z notorycznymi skargami na dyrektora drugiego LO, zasadne byłoby spotkanie, myślę, i komisji, ale także radnych zainteresowanych tą sytuacją, bo od 2 lat notorycznie wpływają te skargi i ważne by było, żebyśmy może zapoznali się albo też porozmawiali z panią dyrektor i zachęcam do zwołania takiego spotkania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jesteśmy w punkcie wolne wnioski, oświadczenie, informacje. Nie widzę zgłoszeń. Pan Grzegorz Fiałkowski, przepraszam. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo. Myślę, że w tym momencie bardzo dobrze byłoby odpowiedzieć na pytanie, które zgłoszone zostało przez Pana Grzegorza Fiałkowskiego. Czy słychać? Przepraszam. Tak, ja słyszę, słychać dobrze. Ja nie wiem jak inni, ale słychać. Dziękuję bardzo. Wypadałoby odpowiedzieć, bo ja bardzo cenię Pana Radnego głos i zgłaszane uwagi. Pragnę powiedzieć, że Struga jest na bieżąco sprzątana i była sprzątana. I od tego roku mamy nowego wykonawcę, więc myślę, że będzie lśnić czystością. Będziemy sprawdzać to na bieżąco. Odnośnie też nie zdążyłem się powiedzieć, tutaj uzupełnić informacji w zakresie oceny programu ochrony środowiska. Dziękuję bardzo za przyjęcie tego programu. Chciałbym zauważyć, że zgłaszamy przez Państwa radnych wielokrotnie uwagi. Myślę, że dobrze byłoby wskazać w zakresie zadań inwestycyjnych, które Rada będzie mogła przyjąć w kolejnym budżecie miasta i ewentualnie wtedy będziemy mogli pochwalić się tymi inwestycjami w kolejnym programie. To tak pokrótce. Bardzo dziękuję za głos. Życzę Państwu miłego popołudnia. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Do głosu zgłosił się Pan Radny Grzegorz Fiałkowski. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado. Praktycznie tą sprawę, którą ja chcę w chwili poruszyć, to powinienem ruszyć w punkcie przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii. A jakie ja mam z tego wnioski? Więc prosiłbym ewentualnie taką sprawę, żeby załatwić w ten sposób, żeby sprawdzić mieszkańców, obywateli, którzy w sumie trenowali 5 lat sport i sprawdzić, ile z tej grupy obywateli zrobiło jakieś przestępstwo czy złodziejstwo. A teraz dlatego o tym mówię, bo ja tu widzę w tej chwili, żeby zmniejszyć te uzależnienia młodzieży od narkotyków i sportu, to tylko jeśli trener zgłasza sprawę, że ma za dużo zawodników i w tej chwili nie jest w stanie ich strenować, to trzeba mu w każdym momencie nie utrudniać, a raczej jeśli są potrzebne pieniądze, żeby na sport dać. Bo jeśli młodzież będzie trenowała sport, to na pewno uniknie narkotyków, alkoholu i innych rzeczy i to w przyszłości się Państwu na pewno 10-krotnie zwiększy. I na pewno będzie mniej tych przestępstw i tych innych niewłaściwości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy w tym punkcie są jeszcze głosy? Jeżeli nie, przechodzimy do następnego punktu, punkt obywatelski. Żadna organizacja nie poprosiła o zabranie głosu w dniu dzisiejszym. I przechodzimy do punktu 12. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam posiedzenie 49. sesji. Następna 50. sesja odbędzie się 24 lutego 2022 roku o godzinie 9:00. Dziękuję wszystkim Państwu.